Kosmiczni ludzie w kolejnym live' i podcaście z serii SpaceX YNZ, w którym to podsumowujemy najciekawsze wydarzenia kosmiczne poprzedniego miesiąca. W tym odcinku będziemy mówić po pierwsze o słodko słodkogorzkich startach rakiet Falcon 9 od SpaceX i rakiety Alpha od firmy Firefly. Będziemy oczywiście mówić, co tam się dzieje w SpaceX, jak blisko lub daleko jesteśmy od kolejnego startu Starshipa, co się działo w Starbase oraz o pewnej misji NASA, która bardzo była bliska katastrofalnej porażki przez bardzo malutki ludzki błąd. Po prostu totalny, totalny facepalm, jeśli się o tym pomyśli, ale szczegóły już dzisiaj podczas tego odcinka. I oczywiście... Nasze te live y SpaceX, y, Z, Ja ich nie prowadzę sam. Zawsze mam mojego tutaj kompana, współtowarzysza, którym jest Cześć, tutaj Kubo Hejkuś z kanału To Jakiś Kosmos, witamy wszystkich widzów, którzy są na żywo, widzów, którzy odtwarzają to sobie potem na YouTubie, ale też witamy słuchaczy podcastu Space XYZ, jesteśmy na stronie właśnie takiej.pl, powiedzcie znajomym, rodzinie o tym podcaście, zapraszajcie ludzi, żebyśmy rośli w siłę i walczyli z algorytmami. Co, minął grudzień, zamykamy rok, chociaż my trochę ten dzisiejszy live podcast robimy z wyprzedzeniem, bo grudzień się jeszcze nie skończył, ale zaraz się z tego wytłumaczymy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak nam się śpieszyło. No, myślę, że tutaj kwestia jest bardzo prosta i otwarta. Mianowicie kalendarz, tak? Kalendarz, kalendarz goni i jednocześnie nie jesteśmy w stanie zrobić trzech live'ów naraz ani my nie jesteśmy w stanie ich zrobić naraz, ani wy pewnie nie, nie mielibyście tyle czasu i możliwości ich oglądania czy słuchania, dlatego też robimy tak, że dzisiaj jest podsumowanie grudnia, już troszeczkę wcześniej, 28, natomiast kosmiczne podsumowanie całego 2023 roku jest będzie 2 stycznia tutaj na kanale Win More Space, a zapowiedź tego, co się będzie działo w kosmosie w 2024, u Kuby na kanale To Jakiś Kosmos 5 stycznia. I teraz ważna też informacja, że już teraz w tej chwili w, w opisie tego wideo macie linki do tych streamów, tak? Podsumowania 2023 i 2024. Możecie sobie kliknąć i w prawym, dolnym rogu każdego z tych filmów możecie kliknąć na YouTube, właśnie. powiadom mnie. Nie, wtedy po prostu YouTube powiadomi Was, kiedy będzie ten live. Może, możecie oczywiście sobie za, zapisać w kalendarzu, przykleić post i jak tutaj e, lubicie. E, czy macie dobrą pamięć, czy, 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 czy dobrą, ale krótką i musicie to jakoś zapisać. Natomiast, e, właśnie powiadomienie w YouTube jest bardzo dobre. W opisie tego filmiku. Oraz po zakończeniu tego live'a dodam jeszcze komentarz. I w tym komentarzu też będzie można kliknąć sobie i przejść do tych live'ów i je sobie jakby tak zapamiętać, przypomnieć. Dzięki takiej funkcji YouTube'a. I, a, i chciałem powiedzieć Wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że warto być z nami na żywo podczas tego live'a z podsumowaniem 2023 roku, bo jak co roku. Będziemy robić też ankietę na żywo dla Was, i my z Kubą wybierzemy nasze najważniejsze wydarzenia i ułożymy je od najmniej do najbardziej ekscytującego i ważnego, ale damy Wam też, widzowie, drodzy i słuchacze, możliwość głosowania i na koniec podsumujemy, jaki jest Wasz głos, czy się z nami zgadzacie, czy nie. Więc we wtorek 2 stycznia. Jak już odchorujecie balety, odchorujecie, odchorujecie Sylwestra, to wtedy będziecie mogli z nami być na żywo. Zapiszcie tą datę. Tak jest, tak jest. No i oprócz tego, że będziemy sobie tutaj gdybać o najważniejszy, najważniejszym wydarzeniu 2023, to pewnie się pokusimy o jakieś komentarze w stylu, co było największym przypałem poprzedniego roku. No ale to wszystko będzie na tym live, w tym podcaście, który dopiero będzie na początku stycznia, 2 stycznia. Tak jest. I jeszcze jedno ogłoszenie. Gdybyście potrzebowali jeszcze więcej kosmosu, jeszcze więcej liveów, tuż przed świętami na kanale Winmore Space był taki live z zupełnie nowymi gośćmi z, o astronomicznych wydarzeniach 2023 roku. Czyli zero rakiet, więcej astronomii, tej bliższej i dalszej. Rozmawiałem, komentowałem z takim właśnie kosmicznym kolektywem. Astronomów i artystów z Poznania. Poprzedni filmik na tym kanale, właśnie z tą okładką tutaj i ze zdjęciem z Kosmicznego Teleskopu Euklid, możecie jeszcze sobie obejrzeć i posłuchać. Nadal jest jeszcze aktualny. Jeśli potrzebujecie jeszcze więcej kosmosu, więcej live'ów, to to zapraszam serdecznie. I Kuba ma tutaj też jeszcze ogłoszenie. Tak, ostatnie ogłoszenie i przejdziemy do rzeczy. Ogłoszenie jest takie, że na stronie to jakiś kosmos.pl w sklepie internetowym są nadal kalendarze 20 ostatnich kalendarzy, tam jest dostępnych. Jak sobie użyjecie kodu rabatowego XYZ, to będziecie mieli 10% zniżki i ten kod sobie będzie hulał do końca roku. Potem przestanie być aktywny, więc możecie jeszcze sobie na Sylwestra zrobić prezent. Chociaż nie wiem, czy Wam to dojdzie do tego czasu, ta przesyłka, ale możecie z wyprzedzeniem to zrobić. Oprócz kalendarzy są jeszcze inne kosmiczne gadżety, więc bardzo zapraszam. Techichkosmos.pl, kod rabatowy XYZ, jak nasz podcast. Tyle ogłoszeń. To zaczynamy z pierwszym tematem. Dzisiaj jako pierwszy temat wchodzi literka F. Tak. F jak? Jak Firefly Aerospace. I to jest temat słodko goszti, niestety. Firefly to jest taka amerykańska firma, w której ręce, tutaj palce maczały też firmy ukraińskie, które mają duże doświadczenie. W budowaniu sprzętu kosmicznego. W tym momencie ten Firefly stał się już taki w 100% amerykański, bo tak sobie ustawodawca, amerykański regulator, jakby to zwał, tak zwał, tak sobie życzył, że tak ważna firma, która obsługuje misje kosmiczne dla rządu USA, no musi być amerykańska. Więc ten Firefly koniec końców został całkowicie przejęty przed, przez podmioty amerykańskie. Ale to nie jest ta jakby smutna rzecz, o której tutaj miałem gadać, tylko. W grudniu ich rakieta, mała rakieta Alfa, wystartowała po raz czwarty w swojej historii. Czyli jest to taki system nośny, bardzo młody i Właśnie, niestety ta misja nie poszła do końca tak jak trzeba. Jeżeli nas tutaj śledzicie od pewnego czasu, to wiecie, my tego Firefly'a już omawiamy przy okazji jakichś właśnie jego wydarzeń już któryś raz. Jego historia, znaczy historia rakiety Alfa zaczęła się w 2021 chyba, kiedy we wrześniu po raz pierwszy ta rakieta wystartowała. Wtedy ten start bardzo szybko się skończył, bo doszło do usterki silnika pierwszego stopnia. Potem po roku w 2022, też we wrześniu, albo to był już październik, ale też jakoś tak po roku udało się tę rakietę wystrzelić i dostarczyła ładunek na orbitę. Ale to nie był taki sukces w pełni, bo okazało się, że ładunek trafił na o wiele niższą orbitę niż zakładano, i wtedy te ładunki w przeciągu tygodnia spadły z orbity. Ale Firefly tutaj mówił o sukcesie, no bo. Tydzień, nie tydzień, udało się umieścić te ładunki na orbicie. Wszystkie systemy rakiety zadziałały, może nie tak wydajnie, ale zadziałały, więc uznali wtedy ten start za sukces. Potem trzeci start mieliśmy we wrześniu albo w październiku, i to był taki start, o którym dowiedzieliśmy się właściwie już po fakcie, bo był robiony dla amerykańskiego wojska w, w ramach takiego programu. Bardzo szybkiego wystrzeliwania ładunków na orbitę. Wojsko tutaj płaci Firefly'owi, żeby oni mieli cały czas w gotowości jakąś rakietę, że jeżeli wojsko sobie wymyśli, że w 24 godziny trzeba im coś umieścić na orbicie, to Firefly ma obsłużyć taką misję. I coś takiego się wydarzyło. Szczegółów nie znamy, bo misja konkretnie to była tajna. Wiemy tylko, że wojsko było z efektów zadowolone i udało się w przeciągu 24 godzin ten ładunek wysłać na orbitę i tamten start. No, mówi się o nim już jako o takim pełnym sukcesie. No bo wojsko mówi, że ich ładunek trafił na orbitę. A teraz mieliśmy taki grudniowy, komercyjny start, też nie do końca taki jawny, po części troszkę tajny, bo tutaj to było dla Lockheed Martina. Oni wysyłali takiego swojego małego satelitę eksperymentalnego, ale też to miało być taki pokaz dla wojska, że Lockheed Martin razem z Fireflyem są w stanie też takie szybko zmontować misję, zbudować satelitę w krótkim czasie, dwóch lat, i potem bardzo szybko w przeciągu tygodnia czy iluś tam dni wystrzelić to na orbitę. I ten start poszedł super do pewnego momentu. Rakieta wystartowała, pierwszy stopień działał idealnie, potem oddzielił się drugi stopień, owiewka została odrzucona, i ten pierwszy etap odbył się tak jak trzeba. Ładunek, znaczy drugi stopień razem z ładunkiem trafił na tę wstępną trajektorię, ale po około 40-50 minutach. Miało się odbyć zaokrąglenie orbity, czyli ponowne odpalenie drugiego stopnia, żeby ten ładunek faktycznie trafił na taką docelową orbitę kołową wokół Ziemi, i z niewiadomych przyczyn na razie nie doszło do tego ponownego odpalenia silnika. Tutaj Firefly, kiedy nawiązał z powrotem łączność radiową z drugim stopniem, okazało się, że tego odpalenia nie było. Nie znamy szczegółów, ale oznacza to tyle, że ładunek z drugim stopniem został na takiej no, niekołowej orbicie która prawdopodobnie... No, doprowadzi do deorbitacji tego y, ładunku w przeciągu tygodni, może miesięcy. Y, to zależy, jakie, jakie jest najniższe położenie tej orbity. Więc y, no, mamy tutaj też taką częściową porażkę, niestety, a szkoda, bo Firefly to jest taka firma, y, której ja bardzo kibicuję. Zresztą ja wszystkim tym rakietowym firmom y, kibicuję. To, to tutaj jakby bez wyjątku. <laughs> to są y, na tyle trudne rzeczy, te technologie rakietowe, y, że każdemu warto jest y, kibicować. No ale Firefly idzie przez ten rakietowy świat z, to, z taką swoją historią tych sukcesów i porażek e, i mają fajny taki program, który razem prowadzą z Northrop Grummanem, że dla Northrop Grummana oni budują e, nowego Antaresa. E, więc e, no to, tutaj to jest też taka ważna rzecz, bo Antares to jest taka rakieta, która wynosi statki towarowe do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc widać, że ten Firefly bierze tutaj rozpęd duży, ale takie no, wpadki, usterki, Mogą ich też pociągnąć no, w dół, bo jest taka firma, która się nazywa Astra, która wystrzeliła swoją rakietę raz, drugi, trzeci, tam też udało im się, potem im się znowu nie udało i koniec końców, dzisiaj ta firma ma duże problemy finansowe. Była taka firma, która się nazywała Virgin Orbit. Która też wystrzeliła z powodzeniem swoją rakietę, a potem, przez różne problemy techniczne i problemy finansowe, całkowicie firma ta upadła. Więc, nawet jak się uda wystrzelić raz czy drugi ten ładunek na orbitę, to nie jest jeszcze powiedziane, że firma jest skazana na sukces. Oczywiście chcielibyśmy tego, w przypadku Firefly'a oczywiście, ale no muszą sobie poradzić z tymi problemami, bo coś tutaj nie zagrało z tym drugim stopniem. Możliwe, że podobnie było właśnie z tym drugim wystrzeleniem rok temu, gdzie te ładunki w przeciągu tygodnia spadły na Ziemię. Więc fajnie, że wystrzelili i weszli na orbitę, no bo weszli na orbitę. Szkoda, że nie na taką, jak trzeba. No cóż, muszą rozpracować to i. To jest naj, najtrudniejsze chyba, nie? Bo jakby ten, ten drugi stopień i odpalanie go na orbicie, no nie da się tego wszystkiego przetestować na Ziemi. Mhm. Tutaj wiele tych młodych startupów rakietowych ma z tym problem. No tak jak powiedziałeś, kibicujemy wszystkim startupom rakietowym, szczególnie oczywiście z państw tutaj zachodnich i sojuszniczych, natomiast... Mm, ja tutaj widzę, że też Firefly sobie taki, taką fajną niszę znajduje, tak? bo, bo ciężko konkurować ze SpaceX, a te pieniądze gdzieś trzeba z, znaleźć, więc oni tutaj widać, że idą raz wojsko, dwa duże amerykańskie korporacje, tak? teraz wystrzeliwali dla Lockheed Martin'a i tak jak wspomniałeś jeszcze budują właściwie rakietę dla Northrop Grummana, więc te wielkie amerykańskie molochy które same sobie nie radzą w budowaniu od zera takich innowacyjnych, nowych rakiet, no to właśnie mają tutaj podaną, że tak powiem, jak na tacy, nową technologię. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu takiego Firefly'a te amerykańskie korporacje wykupią, no bo tutaj mają po prostu gotowy, gotowy produkt, nowy, innowacyjny i to jest po prostu będzie dla nich łakomy kąsek, jak to się mówi po angielsku pięknie, no-brainer, żeby, żeby to po prostu kupić. Szczególnie, kiedy Lockheed Martin rozwiąże swoje związki z b w ramach konsorcjum, konsorcjum United Launch Alliance, bo tam też jakieś teraz chodziły ploteczki, że już wiemy o, o, o kupcach, no to na razie to jest taki nano-pico news, to ta znaczy taka plotka, więc jakby będziemy o tym mówić, o sprzedaży ula, ULA, wtedy, kiedy to nastąpi, ale gdzieś tam się to w branży już dzieje, więc kiedy, kiedy Lockheed Martin pozbędzie się tego starego, niechcianego, nielubionego dziecka, to, to tutaj będzie miał łakomy kąsek, now, nowe dziecko, które będzie nowym ukochanym dzieckiem. O. Mhm. Mhm. No właśnie, Lockheed Martin tak działa trochę z Firefly'em, trochę z ABL Space Systems jakby obie te firmy tak finansowo wspiera, ale mam wrażenie, że jakby bardziej tak finansuje tego ABL-a, bo chyba Firefly stanie się właśnie tak jak mówisz tym kąskiem takim dla Northrop Grummana, kiedy oni zbudują dla Northrop Grumana Antaresa, to Northrop Grumman wtedy może ich tak jakby bardziej przycisnąć, żeby ich przejąć, żeby Firefly stał się ich po prostu działem rakietowym. No bo te, tak to trochę wygląda, że, 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 te, że te kolosy gdzieś znajdują sobie mniejszą taką firmę, która coś dla nich robi, a potem wchłaniają, żeby to się stał taki czy inny dział. No Northrop Grumman przecież tak wchłonął Orbital ATK, która oryginalnie przecież zrobiła Antaresa i e, statek Cygnus. E, no teraz należą do e, Northrop Grummana. Czy w ogóle w tym amerykańskim przemyśle kosmiczno-zbrojeniowym to tam Gdzieś chyba jest na Wikipedii taki, taki wielki, albo można to jakoś wygooglać na pewno, taki, taki graf pokazujący, jak te amerykańskie firmy się przejmowały, wchłaniały. Przecież Lockheed Martin, jak sama też nazwa tutaj wskazuje, kiedyś był Lockheed osobno, mm -hmm. był Martin Marietta, chyba taka firma. I tam też były przejęcia, mniejsze, większe. Tych firemek było o wiele, o wiele więcej. Jak tam sobie poczytacie, kto robił. Konkretne jakieś tam moduły i podzespoły, na przykład w programie Apollo, to tych, to tych dostawców było bardzo dużo. A teraz to już jest ich tylko tak naprawdę kilku. No więc tutaj tradycji stanie, stanie się zadość. Orbital ATK, czy że Northrop Grumman właśnie kupił Orbital ATK, kiedyś były osobne też firmy, Orbital i ATK i tak dalej. Tak, Northrop i był Grumman. Tak, tak, więc. Więc tutaj cały, tak. cały, po prostu można taką, taką sieć powiązać Właśnie i przejęć. Na, widzę tu na czacie, Paweł Cieczko napisał, kosmiczno-militarna moda na sukces. Dokładnie to samo mi przychodziło na myśl. Tak, każdy tak, z każdym tutaj, tutaj, tutaj amnezja później wraca po 10 latach, nie? I tak, tak, tak <laughs> dokładnie to samo. No? <laughs> tak jest. To, to co, co? Lecimy jedziemy z dalej. Tym, mm -hmm. Tak, lecimy z następnym tematem, Space B. Jak Blue Origin? Opowiadasz czy ja opowiadam? Dawaj. To taka formalność, bo wrócił do lotów New Shepard. Ta mała rakieta suborbitalna z kapsułą załogową. Co prawda ten lot teraz grudniowy nie był załogowy, był towarowy, no ale nie ma się co dziwić, bo wracają po usterce z września zeszłego roku, więc ponad rok zajęło im 15 o, miesięcy. 15 miesięcy zajęło im ogarnięcie się, żeby wrócić do lotów. Dokładnych przyczyn, przyczyn tamtej usterki chyba w końcu nie podali. Doszło do usterki silnika tego boostera, on tak jakby wypluł z siebie części i wtedy bardzo szybko ta kapsuła się ewakuowała, działał system ucieczkowy i kapsuła tak jakby uciekła od boostera i booster sobie wtedy eksplodował i kapsuła bezpiecznie wróciła na ziemię. Na szczęście ta misja wtedy z września 2022 to była misja towarowa, podobnie jak ta teraz, więc tutaj... Chociaż chociaż, chociaż Kuba, myślę, że właśnie ten system ucieczkowy naprawdę już został tyle razy przetestowany, no bo hmm, też hmm, raz hmm. był taki test tego systemu, gdzie specjalnie odpalono go w tym najgorszym momencie dla rakiety i to zadziałało, więc ja myślę, że to jest bardzo bezpieczny system i nawet gdyby tu byli ludzie, to tutaj by się nic nie stało, mm -hmm, nie? ale... Mm -hmm. Chociaż w zeszłym roku, kiedy doszło do tej usterki, to jedna z tych firm, która miała ładunki na tej kapsule, to się szybko na Twitterze pochwaliła ej, z odczytów nam wyszło tam Kilkanaście G przeciążenia podczas tego działania systemu ucieczkowego. Co dla człowieka to mogłoby, może nie było takie śmiertelne w tak krótkim czasie, ale na pewno byłoby bardzo nieprzyjemne. Nie, nie wiesz, waży sobie człowiek tam kilkadziesiąt kilo, a w pewnym momencie waży ponad 10 razy tyle podczas odpalenia tych silników ucieczkowych. No ale. To, to prawda i wiesz, yy... Osoby, które latały w New Shepardem, to czasami naprawdę były bardzo już osoby no, w takim podeszłym wieku, 80 lat i, i chyba nawet więcej, już nie pamiętam. Mm -hmm. William Shatner, czyli aktor grający kiedyś w Star Trek'u, to, to przecież ile miał lat? No, na, powyżej 80. na pewno, nie? więc to nie jest już takie no, mm -hmm. dla człowieka w sile wieku, powiedzmy między tamtą 30., -tą, 40., -tą, 50. Wysportowanego, no to ok, przez bardzo krótki okres czasu przyjąć te kilkanaście G, no to, to, to no, trochę może by pobolała klatka piersiowa. Ale osoby starsze, no tutaj mogło być troszeczkę gorzej, no. tak, to prawda? No, no. Znaczy ten wpis, bo to chyba na LinkedInie, on szybko zniknął, więc ktoś tam pewnie interweniował, żeby takich rzeczy nie zdradzać, a dlatego było wokół tego halo, bo jakby te charakterystyki jakie to mam przyspieszenia podczas tej ucieczki no to. Ja w tym momencie oczywiście z pamięci nie wiem, jakie są, ale są takie, żeby dla człowieka były nieprzyjemne, ale niezabójcze. A tutaj to, co pokazała ta aparatura, to no było. No, poza tym, co, co ta kapsuła powinna pokazać, i to też pewnie dlatego zniknęło, no bo ten, ta aparatura pewnie nie była wyskalowana do takich przeciążeń, więc tutaj można by polemizować, czy w związku z tym, że, że zadziałał ten system ucieczkowy, czy tutaj może ta aparatura jakoś przez to błędnie pokazała. No, mniejsza z tym, mamy teraz grudzień 2023. Kapsuła z misją NS-24 poleciała. Było tam 33 eksperymenty dla NASA na pokładzie. Wszystko poszło idealnie. Dodatkowo, w ramach takiego swojego programu non-profit Blue Origin umieścił 38 tysięcy kartek pocztowych w ramach takiego programu Club for the Future, gdzie entuzjaści. Czy, czy, no tak, entuzjaści i różne inicjatywy mogły im te kartki przysłać. Oni je wsadzili do kapsuły i teraz wszystkie te kartki będą ostemplowały, że były w kosmosie. No bo ta kapsuła przekracza wysokość 100 kilometrów podczas lotu tego suborbitalnego. No i już Shepard wraca do lotów. Zobaczymy, kiedy wsiądą tam ludzie. Bo to ja jest ja chyba fajna bajka. Mam taki komentarz, że. Purtował mi się ta inicjatywa z tymi kartkami, bo rzeczywiście one naprawdę były w kosmosie. To nie jest ściema. Tutaj nie, nie były w amerykańskim kosmosie, tylko w tym, w tym między, międzynarodowym. No i jest to coś fizycznego, nie? Bo na przykład hmm. na poprzednim live'ie mówiliśmy, że można swoje w, w wysłać imię w razem z misją Europa Clipper właśnie na księżyc Jowisza. No tak, ale oczywiście w wersji takiej cyfrowej. No, i, no <coughs> ok, no, no fajne, tak, tak? Możesz sobie pobrać graficzkę. Ze swoim nazwiskiem, a tutaj naprawdę Twoja kartka była w kosmosie, więc uważam, że, jakby tak, jeśli chodzi o taką promocję kosmosu dla, dla no, pewnie szczególnie młodszej publiczności, no, to jest bardzo fajna rzecz. Mhm, mh. Tutaj widzę na czacie rozkminę odnośnie tego, że te kilkanaście g może być dla człowieka bardzo takie zabójcze. No właśnie to zależy od tego, jak długo jest się podda, po, po, poddanym takim przeciążeniom, bo ludzki organizm jest bardzo wytrzymały wbrew pozorom na krótkotrwałe takie rzeczy, że nie ma jakieś przeciążenie, ciśnienie, które jest dla człowieka zabójcze, jeżeli działa odpowiednio krótko. To ludzki organizm to wytrzymuje. Tutaj takim przykładem są no, takie zdarzenia w stylu. Bardzo przeskoczę. Wojna w Ukrainie i mamy te filmy, gdzie czołg dostaje jakimś pociskiem, i on tam jakby no, przedziera się do środka tego czołgu, i jest zapłon wtedy i że potrafi nawet wieżyczkę wyrzucić, te, taka eksplozja, to zdarza się, że takie wewnętrzne eksplozje załoga przeżywa, bo właśnie w krótkim okresie jakichś przeciążeń, ciśnień, e, ludzki organizm takie rzeczy jest w stanie przetrwać. Więc tutaj przy działaniu tego systemu ucieczkowego w New jeżeli te kilkanaście G byłoby odpowiednio, działałyby odpowiednio krótko, no to z załogą byłoby ok. Inaczej, na przykład, jak wsadzicie pilota na wirówkę i zapodacie mu tu kilkanaście G, no dłużej, no to już nie będzie tak fajnie. Tak. No dobrze. To co? Tutaj chyba temat wyczerpany mhm. i lecimy do następnego tematu. Tym razem Space V. Jak? jak... zaprzyjaźniona konkurencja. Dokładnie tak. Sam temat, czyli Virgin Galactic, jest troszeczkę tak naprawdę z, z poprzedniego miesiąca, ale ja go koniecznie chcę tutaj wrócić i odświeżyć, bo go tak troszeczkę przegapiliśmy, dlatego że nie jest do końca pozytywny, właśnie jest taki słodko-gorzki, o, to, to, jest, to jest słowo, słowo tego odcinka. Dlatego też te, te firmy o tym nie, nie trąbią, tak? A w poprzednim miesiącu dużo się działo, chyba tam z godzinę gadaliśmy o Starshipie i tak dalej, więc tutaj już nie było czasu na takie mniejsze smaczki. Mianowicie, Virgin Galactic, czyli ta firma Richarda Bransona, która takim to oto właśnie kosmicznym samolotem wynosi turystów na granicę kosmosu, tak naprawdę, albo w ten amerykański kosmos, czyli. 80 kilometrów nie przekraczają linii Karmana, ale teoretycznie są astronautami. I firma Virgin Galactic w listopadzie ogłosiła no nie do końca fajną rzecz. Mianowicie, że po pierwsze grupowe zwolnienia mają zwolnić 185 pracowników. W firmie nadal pozostanie 840, to jest całkiem sporo. Ale no 185 osób musi się pożegnać z firmą, I, i teraz najważniejsze: zawieszają starty swoich, właśnie kosmicznych samolotów na 18 miesięcy, po to, aby poczekać na wejście do służby nowej generacji samolotów, i on tutaj, właśnie na, tej, na tym zdjęciu, jest VSS Imagine. I ten samolot to jest jakby ten poprzedni VSS Unity to ten model się nazywał SpaceShip 2, a teraz będzie SpaceShip 3. I największa różnica między nimi dwoma jest taka, że ten nowy, Trójka, będzie w stanie zabrać na pokład aż sześciu, sześciu nie mam tutaj palców, sześciu, sześciu płacących klientów, a w tej chwili latało tylko czterech. I oni zamykają, przynajmniej przerywają te operacje, aby tak naprawdę zaoszczędzić pieniądze właśnie na rozwój, na rozwój tego i budowę tego samolotu, i żeby no, tak naprawdę no, nie latać ze stratą. Tak? Bo w tej chwili jak chciałeś polecieć Virgin Orbit, nie Orbit, Virgin Galactic, to musiałeś zapłacić 450 tysięcy dolarów za ten lot. Ale firma robiła to tak naprawdę ze stratą. Zabierała tylko czterech klientów, więc oni chcą poczekać, nie przepalać tej kasy i dopiero zacząć no, te loty gdzieś tam, powiedzmy w okolicach tak naprawdę 2026. Podobno mają pieniądze właśnie, żeby przetrwać te, te dwa lata. Jeśli nie będą latać, nie będą tych pieniędzy właśnie wydawać na, na, na te loty. Ale analitycy no, tak trochę prognozują, że być może trzeba będzie jeszcze poszukać jakichś inwe, inwestorów kolejnych. Zapytano się Bransona, czy on dorzuci się jeszcze, gdyby, gdyby było trzeba, i powiedział, że nie, <grych> że już firma no, pochłonęła gdzieś tam z miliard dolarów i po prostu no, nawet u miliardera Bransona kieszenie nie są z gumy szczególnie po covidzie i no to nie jest tak, że mogą do końca po prostu cały czas dokładać i dokładać. Myślę, że tutaj też wyciągnęli lekcję z bankructwa Virgin Orbit, czyli tej firmy, która wy, miała wynosić ładunki, no małe satelity za pomocą rakiety doczepionej do Boeinga 747. Ta firma zbankrutowała po nieudanym starcie z Valley, czyli w, z Anglii, z Wielkiej Brytanii. I no wyciągnięto wnioski, że nie można tak po prostu tych pieniędzy przejadać do samego końca, tylko trzeba po prostu już jak widzimy, że, że my te pieniądze zużyjemy, a nie będziemy mogli jeszcze wystarczająco dobrze zarabiać, no to trzeba po prostu już dwa lata wcześniej podjąć odpowiednie działania, no bo tutaj no, teoretycznie te. Rachunki i ten Excel no, powinien tutaj się zgadzać. To nie jest jakiś Rocket Science wielki, Rocket Science to właśnie robicie tak, z tymi samolotami. A, a tutaj księgowość no, to, 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 to nie jest jakiś, nie musi się wznosić na jakiś kosmiczny poziom. Więc, no, taka, taka ciekawa, ciekawa informacja. Czyli zobaczcie, od tych pierwszych lotów hmm, operacyjnych, gdzie poleciał Bezos, poleciał Branson to i raz Virgin Galactic miało przerwę i nie latało. Teraz w tym roku chyba zrobili, ile? Było sześć komercyjnych tych, tych lotów, tak nawet miesiąc po miesiącu i wydawało się, że tu już jest super. Po locie Be Bezosa New Shepardy latały dosyć regularnie, a później nastąpiła ten, ta, 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 ta awaria, o której właśnie mówiłeś wcześniej, temat wcześniej. I znowu było 15 miesięcy przerwy, a teraz Virgin Galactic mówi, że będzie 18, co najmniej 18 miesięcy przerwy w lotach ich kosmicznych samolotów, więc zobaczcie, że no ta turystyka kosmiczna rozwija się, ale bardzo, bardzo powoli, i są cały czas takie takie szarpnięcia, takie zatrzymania się, nagłe hamowania. Więc no, niestety to nie jest tutaj po prostu tak, tak pięknie, jak może byśmy chcieli. Dziwne. Ile mówiłeś, że teraz kosztuje ten lot turystyczny? 400-500 tysięcy dolarów jakoś 450 tysięcy dolarów, tak. 450 tysięcy dolarów. 450 tak. 000 dolarów co jakby dla bogatych ludzi, którzy chcą sobie polecieć w kosmos, to myślę, że to nie są jakieś takie pieniądze, które byłyby zaporowe, to nawet mogłyby to być dużo, dużo droższe. Więc no ceny mogliby podnieść, a i tak mieliby klientów. Ale właśnie, kurczę, jest to takie niepokojące, bo oni w 2000, na wakacjach 2021, wtedy jak z Bransonem polecieli, no to musieli przystopować i prawie dwa lata nie latali. Potem wrócili dopiero w, w, w maju. Tak, w maju 2023, prawie po dwóch latach, wznowili loty, no i tam się usprawiedliwiali tym, że no, różne modyfikacje tam wprowadzali. No i teraz znowu po pół roku stop, bo będą wprowadzać całkiem nowy samolot i zwalniają ludzi, więc no, chyba tam finansowo są kłopoty i może też technicznie jakoś nie są tego pewni. Nie wiem, no dziwne. No, tak, to jest. Są, są na pewno kłopoty. Znaczy, mówili jeszcze, że ten, ten nowy tutaj właśnie SpaceShip 3 będzie też mógł częściej latać, że jakby budowa jego jest też mniej, jak to powiedzieć, no, manualna, jednostkowa, bo, bo razem właśnie z tym Imagine jest, jest jeszcze budowany VSS Inspire, czyli będą dwa, i, i, i jakieś one, no nie wiem, no. no Buduje się, znaczy to nie jest oczywiście produkcja seryjna, ale też mają jakieś po prostu komponenty, które, mhm. które tak jakby z których się składają, a nie, że po prostu robią wszystko totalnie od, od zera, tak? Dziwne, prostu. dziwne, tro, tro, trochę. Yy, yy, chyba jest w, w to wplątane takie korporacyjne wymówki. Że, że nie chcą jakby wprost mówić o problemach, które gdzieś tam są w firmie, no to mówią: A przystopujemy, bo musimy produkcję jakoś tam ustawić, no bo to będą dwa, a nie jeden samolot. No, w taką produkcję seryjną to jestem w stanie uwierzyć, jak mówi SpaceX, że musi drugie stopnie robić co tydzień, czy tam raz na trzy dni do Falcona. 9 albo Raptory do Starshipa, bo u nich faktycznie ta, ta produkcja to tam już jest no, linia produkcyjna dosłownie tych silników, więc tu się zgodzę. A tutaj mówienie o tym, że muszą zbudować w cudzysłowie linię produkcyjną, bo dwa samoloty będą składać. Nie, znaczy tutaj to nie mówią o linii produkcyjnej, po prostu, że, że, że łatwiej będzie ich, no, jakby konstrukcja mm -hmm. tego samolotu mm -hmm. nowego. No pewnie wzięli pod uwagę to, jak były problemy przy budowie tego spaceship, tu, więc będzie jakoś usprawniona. O, tak, myślę, że tutaj można tak powiedzieć. Dobrze, dobrze. Czuję w kościach takie trochę fake it till you make it. No wiesz, no, firma chyba była w którym roku? 2004 teoretycznie za, za, założona. No i jeszcze była przecież tam ta katastrofa tego VSS Enterprise, chyba jeden pilot zginął i tak dalej, no to to się ciągnie straszliwie długo, no więc ja tylko naprawdę to bardzo mocno trzymam kciuki, żeby się nie okazało tak, że wiesz, że, że znowu ktoś zginie i będzie katastrofa, bo to już, to, to już był po prostu był koniec koniec dla tej firmy. Tak, no i tutaj w komentarzach mówicie, że, że, że jeśli już lecieć, to, to, to lepiej z, z, z Blue, Blue Origin. <grym> tak, tutaj my, oni, wy tak właśnie mówi i ja się zgodzę, że jeśli chodzi o jeśli chodzi o bezpieczeństwo myślę, że Blue Origin ma lepszy system ale jeśli chodzi o emocje no to myślę, że tutaj to, to, to odpalanie tego samolotu spod kadłuba tego White Knight tu chyba, to to, to to jest ciekawsze i jakby jesteś dłużej w powietrzu, dłużej tym żyjesz więc to jest y, ciekawe. A, jeszcze a propos cen. No, te ceny są relatywne, znaczy dla nas oczywiście bardzo duże, ale chyba rok, rok temu byłem w, w Maranello, czyli w fabryce w miejscowości, w której jest fabryka Ferrari. No tych bolidów Formuły 1 i oczywiście tych, tych wszystkich samochodów i tak dalej. No i na przykład tam na wystawie w, w muzeum był jakiś tam model, już teraz nie pamiętam absolutnie, który. Mm, no, to nie jest takie normalne Ferrari, które, które możesz sobie tak o, powiedzmy, z ulicy przyjść i kupić. To jest takie Ferrari, ym, że, że musisz, uwaga, uwaga, mieć już pięć innych Ferrari, żebyś mógł sobie kupić to. Ja, więc tak jakby dla tego typu ludzi, którzy kupują pięć Ferrari, no przecież nie, nie jeżdżą nimi no, no, non-stop, tak? Nie jeżdżą po zakupy nie, do Biedronki czy, czy do jakiegoś Lidla czy, czy czegoś takiego, czy Walmartu. To, aha, no. Nie kupię sobie szóstego Ferrari, mogę kupić sobie lot w kosmos, tak? No. Wiesz, my zbieramy znaczki, a oni zbierają Ferrari. No po prostu y, inna skala. To też jak tak. z, ze sportowymi samochodami, które nie są dopuszczone do ruchu drogowego, i wiesz, kupujesz bardzo drogi samochód, ale trzymasz go y, na torze y, i w weekendy jeździsz sobie tam na, na tym torze, bo nie możesz wyjechać na ulicę i wiesz, i to jest ty, frajda. No, ktoś wędkuje, a ktoś robi tak. No. Dokładnie, tak. No dobrze, to lecimy dalej i pozostajemy przy literce V, space V, jak. No właśnie, nie Wiktory tym razem. Żadne zwycięstwo. Mamy rakietę Vega, która ma absurdalny problem. To jest jakaś abstrakcja, kiedy to przeczytałem. Okazało znaczy, się. Jak ja przeczytałem, to, no. ja, to, to jest jak problem, który Rosjanie mieli, nie? Tam też było. Ten moduł nauka do stacji kosmicznej, ten, ten moduł nauka, który w końcu do, do, doleciał i poleciał i został przyłączony do ISS, to też miał taki problem, że tam ktoś myślał, że coś, jakiś, jakiś, jakaś część to już powinna pójść na złom i zaczął to ją rozcinać boszem, i później. Tak, tak i, i tak. I i były później opiłki, do, do, mm, opiłki mm, dostały mm, się tak. do przewodów paliwowych, później płukanie tego, czyszczenie. Okej, tak. okej. Okay, okay. Też z nauką było to, że ją enkapsulowali, jakby zamknęli w owiecce i ktoś się zorientował, ej, ale przecież tamte Remove Before Flight czapki z jakichś tych silniczków manewrowych są, nie są zdjęte. I otwieranie znowu. Okej, okay, no to to jest dokładnie tego typu zdarzenie. Okazuje się, że ostatnia Vega. Nie Vega C, tylko Vega ta poprzednia, bo włoskie AVIO, które będzie się teraz odłączać od grupy Ariane i będzie sobie swoją własną, niezależną firmą, samodzielnie wystrzeliwać Vegi, to oni mają w tym momencie dwie rakiety. Mają starszą Vegę i nowszą Vega C. Vega C jest obecnie uziemiona, bo ma tam swoje problemy techniczne z którymś stopniem, a Vega poprzednia miała lecieć w ostatnią misję w 2000. W 24 roku i miała wynieść satelitę Konstelacji Sentinel, ale doszło do pewnego absurdalnego zdarzenia. Okazuje się, że zginęły zbiorniki paliwa i utleniacza. Zaginęły, tak, zaginęły w cudzysłowie zbiorniki paliwowe dla stopnia AWUM, tego ostatniego czwartego stopnia, który manewruje już na orbicie, i nie można ich było znaleźć nigdzie w obiekcie tym, gdzie składowano te rzeczy. Potem znaleziono te zbiorniki na złomowisku. Zostały zezłomowane, zostały wyrzucone. Bo trwał remont budynku, no i rzeczy, które były niepotrzebne, które nie były w żaden sposób tam skatalogowane, po prostu się ich pozbywano, uznano je za złom, a takie właśnie były te zbiorniki. I wychodzi na to, że po prostu jakby nie znalazły się w ewidencji, były po prostu jako coś w magazynie, na hali. Ale nie były w papierologii wprowadzone, więc stwierdzono, że jest to coś niepotrzebnego i je wyrzucono na złą. Znaleziono je, no ale już w takim stanie, że nie da się ich odzyskać. I teraz jest wielki problem, co zrobić z ostatnią misją Wegi, bo brakuje części, żeby te rakietę skompletować. Nie wiem na dzień dzisiejszy, jakie byłoby rozwiązanie tego problemu. Trafiłem na komentarz, taką notatkę, że być może zbiorniki, które używano lata temu do certyfikacji, do testów różnych takich naziemnych, ciśnieniowych, takie zbiorniki nielotne, mogą teraz zostać użyte jeszcze raz, bo one chyba sobie są w ewidencji i gdzieś leżą w magazynie i nikt ich nie wyrzucił na szczęście. To będzie szansa, żeby z nich skorzystać, żeby zrobić z nich jednak zbiorniki lotne. Ale czy do tego dojdzie? Nie wiem. Jeżeli tak się nie stanie, no to rozwiązania są na przykład takie, że faktycznie trzeba będzie oddać tę misję jakiemuś innemu wykonawcy, czytaj, zwrócić się znowu do SpaceXa, żeby wytrzasnęli kolejnego Falcona, którym to zostanie wyniesione na orbitę. Albo tak skrajne rozwiązanie, jak no nie wiem, próba integracji na wedze ostatniego stopnia z WGC albo jakieś takie przeróbki, cuda no nic, zobaczymy, bo 2024 to jest rok, który właśnie nadchodzi i Włosi będą musieli sobie poradzić z problemem swoich wyrzuconych zbiorników Tak, no tutaj no po prostu no, facepalm, nie, jakby ale też z drugiej strony ja naprawdę też jestem mega zaskoczony tym, że ta rakieta, nieduża rakieta, ma cztery stopnie. I to też jest, moim zdaniem, problem. No bo po prostu o dwa za dużo tak naprawdę. Nie? Jakby, jakby miała dwa stopnie, to, to silniczki nie potrzebowałaby silniczków czwartego stopnia. Znaczy, bo to z Wegą jest tak, że ona jest rakietą, która jest tak związana z rakietą Ariane 5. Znaczy, ta wega jest z rakietą Ariane 5 związana, bo pierwszy stopień tej wegi. To jest konstrukcja właściwie ta sama, co rakieta boczna Ariane 5. I tak tutaj, właśnie włoskie Avios z Ariane jest dogadane, że Włosi dostarczają rakietę boczną dla rakiety Ariane i z rakietą Ariane 6 jest tak samo, że tam Włosi dostarczają dwa albo cztery, dwie albo cztery rakiety boczne i na bazie tych rakiet bocznych też mogą sobie skompletować swoją wegę. C. I oni właśnie w taki sposób skonstruowali obie wegi, że trzy stopnie to są rakiety na paliwo stałe i ostatni stopień, czwarty, to jest napęd do manewrowania na orbicie, który jest na paliwo na ciekły materiał pędny. Tam mamy jakieś tam hydrazyny i tlenki i czegoś tam, azotu, takie mieszanki hipergoliczne, które Swoją drogą też mają wiele komponentów pochodzących z Ukrainy, i to jest jeden z, też z problemów odnośnie łańcuchów dostaw. Jak to zrobić, żeby pozyskiwać komponenty dotychczas produkowane w Ukrainie, która jest ogarnięta wojną i no, ciężko jest stamtąd teraz dostarczać sprzęt, ale, no, ale mniejsza o to. Nie dość, że Włosi mieli problem z częściami z Ukrainy, to jeszcze znaleźli sobie nowy sposób, żeby u siebie stworzyć problem. No cóż, bywa. Tak. To chyba wszystko powiedziałem o Wedze. Dobrze. To teraz jesteśmy przechodzimy do następnego newsa Space O. I, i tu w sumie to mogło być Space OMG. <laughs> oh my god. Ale będzie tylko i wyłącznie Space O jak Osiris Rex. Taka misja kosmiczna była misją naszą okładkową z podsumowania kosmicznego września tego roku. Ta tutaj właśnie kapsuła, która wylądowała właśnie z próbkami asteroidy Bennu. Tego asteroidy właśnie, z, z, który, który jest w tej grupie asteroidów bliskich Ziemi, Neo Near Earth Objects. Mówiliśmy o tym więcej, więc tutaj tylko tak, tylko tak wstępnie, że właśnie wykryto, że składa się dużej ilości z węgla, też są woda tam związana, powierzchnia jest taka właśnie trochę półpłynno-sypka, więc tutaj naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe informacje. No i ale główną rzeczą, którą miała sonda Ozyrys Rex zrobić, to miała przynieść, przywieść na Ziemię próbki właśnie tej asteroidy. I kapsuła wylądowała na pustyni w Utah. Tak ona wygląda. Tutaj jest zdjęcie jeszcze właśnie tuż po wylądowaniu ze spadochronami. I o mały włos, o mały włos, nie byłoby tego tego lądowania. Suk z sukcesem. Powtórzyłaby się historia misji Genesis. Była taka sonda NASA, która, która miała właśnie pobrać próbki na właśnie chyba wiatru słonecznego i w 2004 roku zrobiła taki mały krater na Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że nie otworzyły się żadne spadochrony. Po prostu i sonda, ta kapsuła walnęła, walnęła o Ziemię. I było blisko, żeby Ozyrys Rex Powtórzył tą historię. Dlatego, że nie od, był problem z tym pierwszym takim małym spadochronem, który co się stało z nim. Więc to jest taki mały, mały spadochron, który na samym początku stabilizuje kapsułę i częściowo ją hamuje. Tak? i dopiero po tym on jest odrzucany i dopiero potem są te główne spadochrony się otwierają, które wyhamowują kapsułę i umożliwiają lądowanie. I teraz podczas lądowania kapsuły Osiris Rex nastąpiło co się stało? Ten mały spadochronik pojawił się o wiele za późno i kiedy tylko wydostał się z kapsuły, od razu się urwał. <grym> Na szczęście kapsuła wylądowała Dlatego, że te główne spadochrony zostały zaprojektowane z większym marginesem bezpieczeństwa. I mimo tego, że kapsuła podróżowała za szybko i, i była o wiele niżej niż zakładano w planie misji, to i tak wylądowała bezpiecznie, wszystko się udało. Chyba tam przywiozła 250 gram tych próbek, no i w ogóle wielki sukces, i ten. Ale, ale było, było blisko. I teraz. Pojawiła się właśnie analiza, co się stało. Więc kapsuła spada na ziemię, i w momencie, kiedy trzeba było otworzyć tą kapsułę i wypuścić z niej ten pierwszy mały spadochron, to w tym momencie zostały przecięte kable mocujące spadochron do kapsuły. A sam spadochron pozostał w środku. A w momencie, kiedy później trzeba było przeciąć te kable to wtedy został spadochron wypuszczony z kapsuły. Czyli jakby na odwrót. Nie? Na początku powinien być e, spadochron uwolniony z kapsuły, a później przecięte kable, kiedy już e, mocujące, kiedy już niepotrzebne, czyli żeby... katapultowano spadochrony. Tak. Czyli w momencie, w momencie kiedy, kiedy po prostu otworzono ten, 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 ten pojemnik ze spadochronem, to on po prostu wyleciał sobie. nie, Po prostu sobie poleciał i no, no bo już nie, miał, nie, miał, nie był przyczepiony. No i teraz badano, co się stało i jak i dlaczego. I uwaga, uwaga. Zawiniły kabelki, które zostały zamienione. No bo najpierw ten, jeden powinien otworzyć kapsułę i uwolnić spadochron, a drugi powinien przeciąć spowodować przecięcie no, tych tych. Sznurków mocujących. I dlaczego tak nastąpiło? Dlatego, że w dokumentacji technicznej te dwa kabelki były na, zmi na zmiany nazywane main, że to jest główny. I czasami była mowa o tym, który miał otwierać kapsułę, a czasami była mowa o tym, który miał przecinać, przecinać sznurki. Mhm. <laughs> I po prostu później technicy, którzy to montowali, no pewnie no, no zamienili, mieli 50% szans, nie? I akurat zrobili to źle. Więc no to jest takie, przy tego typu projektach, to tak jak nie wiem, macie czasami także, nie wiem, wyjechaliście z domu i się zastanawiacie, czy że zostawiliście żelazko włączone, czy wyłączone, nie? Jest podpięte do prądu, czy nie. To tutaj jest tyle rzeczy, których możesz się pomylić. Musisz mieć naprawdę super dokumentację, i później musisz też bardzo uważnie, krok po kroku wszystko montować. Ej, w rakiecie Astry. Nie pamiętam, która to była misja. Było właśnie coś takiego. No <laughs> mówi, mówi, rakieta Proton lubi to. <laughs> Tam było jakoś pomylone z akcelerometrem. Tak, tak, tak. Tak, tak do, że on że. No właśnie, nie pamiętam, bo jakieś wyjaśnienie czytałem, że to nie do końca chodziło o to, czy do góry nogami, ale na pewno był źle zamontowany. I, i faktycznie rakieta odbierała błędne. Kierunki i dlatego próbowała się obrócić. I, no i przywaliła w ziemię. A w, w jednym z lotów Astry było coś takiego, że kamera, która była pod owiewką, pokazała, że ładunek został uwolniony, będąc jeszcze w zamkniętej owiewce i te, te mikrosatelity zostały tak wypchnięte i uderzyły o zamkniętą owiewkę i ona chyba finalnie nawet się nie otworzyła, bo nie była już w stanie, bo jakby to wszystko się zaklinowało. Tak, chyba tak było, że ona się nie otworzyła i tam też śledztwo pokazało, że może nie tyle przewody, co software'owo kolejności były pomylone i... No i ładunek został wypuszczony w zamkniętej owiewce, ale tutaj, że najpierw odcięli spadochron pilotujący, oj, nieźle, nieźle. Ciekawe, czy gdyby wiedz... ktoś, nie wiem, przeglądał te wszystkie dokumentacje i stwierdził, ej, no pomyliliśmy, zamieniliśmy te, czy dałoby się jeszcze software'owo wgrać oprogramowanie, które byłoby w stanie zmienić tę kolejność, czy to jakoś tak hardware'owo było... Zrobione, że no nie da się tej kolejności, tylko to musi po prostu tak działać. No to już szczegóły techniczne, no jak to jak to no. zbudowano, nie? Nie, nie wiem. A tutaj Mateusz Maćko nam hmm. przypomina o też tej słynnej misji marsjańskiej, tak? która, <grym> przy, przy której pomylono jednostki przy projektowaniu, tak? Czyli jedni używali metrycznych, a drugi imperialnych, tak? Chyba to była sonda Beagle, Beagle 2? chyba, która, która, właśnie to Brytyczycy Brytyczycy chyba z Amerykanami to robili. I, I po prostu stworzyli nowy krater na Marsie, tak? No to kiedy rozmawialiśmy z ludźmi z Kapelabs, to opowiadali, że właśnie kiedy się satelita integruje, to że na każdym etapie ciągle się robi zdjęcia. Że z jednej strony korzystasz z tej dokumentacji, z tych, tych procedur, które gdzieś tam powstały, ale wszystkiemu robić zdjęcia, 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 bo wtedy jesteś w stanie na każdym etapie integracji tego systemu, jakiegoś kosmicznego, zobaczyć sobie, jak to fa faktycznie to zostało tak wpięte, to tak przykręcone, żeby krok po kroku wszystko było do odtworzenia. Tak, i teraz sobie przypominam, że jak właśnie przeprowadzałem wywiad, który jest tutaj na, na kanale. Z Eweliną Ryszawa, która pracowała kiedyś w firmie Astronika, i ona składała tego kreta, który poleciał na Marsa, to NASA przysłała swojego inżyniera, który patrzył się na, na ręce. Nie, tutaj właśnie inżynierom Astroniki, czy to dobrze składają, tak? Po prostu, czy, czy tutaj jakieś, nie, nie ma jakichś fuszerek. Ufa znaczy, kontroluje. <śledzimy> <śledzimy> tak, dokładnie. <śledzimy> Więc tak to, tak to wygląda. Nieźle, nieźle. Znaczy no, teoretycznie też... bez tego spadochronu pilotującego, no to przecież też kapsuła przechodząc przez atmosferę, no to sama od oporu powietrza wytraci prędkość i te spadochrony już docelowe to... Jakby one sobie powinny poradzić, tylko właśnie o to chodzi z tym y, spadochronem pilotującym czy, czy stabilizującym, żeby to się wszystko uspokoiło, żeby y, mm -hmm. te główne spadochrony otworzyły się tak, jak trzeba. Więc tutaj było takie ry ryzyko, że jeżeli, nie wiem, by na przykład to się nie wystabilizowało i zaczęła y, kapsuła koziołkować czy coś, no to po odstrzeleniu głównych spadochronów, y, no nie wiem, zawinęłoby się, no. Istniało ryzyko. No, no, na szczęście skończyło się jak się skończyło. Nieźle. Nie no, wiedziałem przecież, o tym, ale historia. Ale to przecież y, też był problem z y, sądą, no, lądownikiem marsjańskim Europejskiej Agencji Kosmicznej, tym y, kiedyś nazywanym ExoMars, a teraz Rosalind Franklin, który no, przez pandemię i przez wojnę w Ukrainie nie poleciał na Marsa jeszcze, ale y, Jednym z głównych przyczyn też opóźnień było to, że rwały się spadochrony podczas testów. I tam też był jakiś taki trochę bardziej skomplikowany system dwóch dwóch jakby stopni z tych spadochronów. Że najpierw właśnie ten taki jakby pilotujący, pierwszy, stabilizujący, a później o wiele taki gigantyczny drugi, bo sądy. NASA to, to lądują po prostu na silnikach w dużej tej części, a tutaj chciano jak najwięcej użyć spadochronów, no to po, podczas testów zrzucania takiego symulatora, takiej kapsuły, te spadochrony się rwały No i po prostu przez później COVID już nie było czasu, żeby przeprowadzić odpowiednie testy do końca i w końcu nie poleciał w odpowiednim okienku startowym ten łazik, a później wybuchła wojna w Ukrainie i nie poleciał ze względu na to, że nie miał rakiety i lądownika, więc poleci, poleci później, ale tam też właśnie problemy były z, ze spadochronami. I tak się cała misja może zakończyć, wieloletnia na ostatnim etapie, robiąc krater tak na ziemskiej pustyni. Więc lecimy z, z kolejnymi tematami i przechodzimy do naszej ulubionej literki X. Nasza miesięcznica ze SpaceX. Co tutaj się działo? Więc zacznijmy od pierwszego, najciekawszego tematu. Podczas w, w grudniu nastąpił static fire Shipa 28 6 raptorów. Odpalonych, wszystko nominalnie. Tutaj SpaceX potwierdził, że wszystko się udało. Test był pozytywny. Następny w kolejce Booster 10 Super Heavy, do, w kolejce do Static Fire, no i później integracja i właściwie pewnie też, też kolejny jakiś tam Static Fire i lecimy. SpaceX, no i kiedy lecimy? No nie wiadomo, oczywiście, najwcześniej w styczniu, ale tak naprawdę to ten pierwszy kwartał chyba tak jest cały najbardziej prawdopodobny. No SpaceX musi jeszcze dotyczyć zgodę na ten trzeci start Starshipa. FAA jeszcze nadzoruje to, to śledztwo, które, które prowadzi SpaceX no, co się stało podczas drugiego startu. Gdzie tam właśnie flight termination system zadziałał, no i przez to, że to nie był nominalny lot, podczas którego wszystko się idealnie udało, no to oczywiście to jest, to jest procedura taka, że muszą po prostu robić takie śledztwo, ale oczywiście tutaj nie ma takiego problemu, jak po pierwszym starcie Starshipa, pierwszej próbie startu, że tam po prostu wiele rzeczy poszło nie tak, więc tutaj. Stanowisko startowe jest gotowe. No, właśnie ship przeszedł przeszedł Static Fire śpiewająco, więc no w następnych dniach i tygodniach pewnie zobaczymy Static Fire Boostera 10. I, i no dalej będzie, jesteśmy na drodze do trzeciego startu orbitalnego i testu. No i w tym miesiącu pojawiła się też taka ploteczka. Nie jest to do końca potwierdzone że być może podczas tego trzeciego startu zobaczymy przetoczeń, próbę przetoczenia kriogenicznego paliwa w warunkach orbitalnych, w warunkach nieważkości, pewnie z głównego zbiornika do header tanków, albo może w jedną i w drugą stronę, a, a, bo, 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 bo na pewno nie zobaczymy tego, co później będzie musiało się dziać ze starshipami, kiedy będą dwa starshipy łączyły się i przetaczane będzie paliwo już bezpośrednio z jednego do drugiego. Tutaj na razie po prostu będzie próba taka pierwsza takiego testu, no zobaczymy, może coś tam by poszło nie tak, więc lepiej, lepiej wiedzieć to wcześniej teraz już niż czekać na ten właściwy test z dwoma starshipami. I to chyba na tyle jeśli chodzi o jeśli chodzi o tutaj, właśnie Starshipa i co się działo w Bokaczyka, oczywiście w Bokaczyka tam jeszcze jakieś były troszeczkę wydarzeń okołoświątecznych. Tam Starship był przystrojony w jakieś bombki, w bombki, jakieś takie światełka. No i jakaś tam imprezka się, imprezka się działa. Mamy już ten nowy napis Gateway to Mars, wielkie logo SpaceX nad tym budynkiem. No i po prostu kolejne są prace prowadzone, ale w porównaniu do poprzednich miesięcy, a szczególnie listopada, no to, 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 to tutaj wiele do zaraportowania nie ma. Właśnie tutaj widzę, że nas o różne rzeczy ścigacie na, na czacie, żeby o nich powiedzieć, no cały czas dużo się tam dzieje, testy, testy, jeszcze raz testy, e, tutaj Igor Skurczyński fajną rzecz napisał, że po teście tego S28 mieliśmy otwieraną e, ładownię Starlinków, e, czyli te drzwi takie charakterystyczne w, w Starshipie, no super, no... Dużo jest tych testów. My czekamy na te zwiastuny tego, że e, będzie nadchodzić faktycznie ten trzeci lot. My czekamy na te grube jarać. testy. Tak. Na te grube testy. <laughs> tak jest. Tak. I y, temat okładkowy z dzisiejszego wydania y, live'a i podcastu Space X, y, z, czyli y, słodko-gorzki start y, Falcona 9. Tutaj widzicie zdjęcia ze startów boostera o numerze B1058.19, dlatego że ten booster właśnie w grudniu pobił rekord 19 startów i 19 lądowań tej, tego samego boostera, tej samej rakiety orbitalnej. 23 Grudnia poleciał w misji Starlink 6:32. Wyniósł 23 satelity Starlink, właśnie w tej wersji, drugiej mini. I wszystko było pięknie, wszystko było wspaniale. Wracał do portu i nastąpiła mała katastrofa: mianowicie podczas sztormu na oceanie. No, po prostu przewrócił się, była wielka fala, był silny wiatr i booster, właśnie ten zasłużony, przewrócił się. I tutaj widzicie zdjęcia z tego, jak to wyglądało na barce Just Read The Instructions. I możecie zobaczyć też, że właśnie ten oktagraber, czyli ten taki mały robocik, który wyjeżdża, spod, wyjeżdża z, z barki i ustawia się pod. Boosteriem. Mały robocik w cudzysłowie. To jest kawał takiej jeżdżącej platformy, ale faktycznie przy busterze wygląda jak taki, taka mała kanapka. Tak, 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 tak. Więc tutaj możecie zobaczyć takie właśnie gąsienice tego oktagrabera, tego robocika. Właśnie jak one tutaj, jak to wszystko wygląda od wewnątrz. A tu chyba mam jeszcze takie zdjęcie, gdzie, gdzie widać, mianowicie, że w tej, tej części po prawej stronie jest takie otwarcie, z którego wyjeżdża ten właśnie Okta Grabber, żeby zabezpieczyć booster, ustawić się pod nim, złapać go. No i SpaceX powiedział, że. Powodem też przewrócenia się tego boostera było to, że on jest jeszcze tego starszego typu i nie posiada takich samopoziomujących się nóg. Te nowsze boostery mają możliwość takiego właśnie się na tych nogach takiego troszeczkę gibania i, i to pomaga po prostu trzymać im pion. No i co jeszcze warto powiedzieć na to, że te, ten booster był naprawdę zasłużony, dlatego że on pierwszy raz poleciał w kosmos w misji Demo 2. Oh, Tej, która. To był ten. Tak. Święty to był ten. W ciągu swojej 3,5-rocznej kariery zawiózł aż 860 satelitów na orbitę. To jest około 260 ton ładunku. I jeszcze dodatkowo, oprócz wożenia Starlinków, Wyniósł w kosmos misję Transporter 1, Transporter 3, stąd też nazbierał tych satelitów, i zawiózł towarowego dragona w misji CRS-21. Więc naprawdę biedaczysko się tutaj napracował, no i niestety taki tragiczny los go spotkał. SpaceX też ogłosił, że silniki, właśnie które tutaj jeszcze widzimy, uda się wymontować i te, które będą sprawne zostaną pewnie użyte ponownie może w innych, w innych boosterach, jeśli będą one potrzebować dawcy silników Merlin. Więc no, zabawne to jest pod pewnymi względami, że no już nie pamiętam naprawdę, kiedy ostatni raz taki booster się wywalił i, i jakaś była z nim problem albo podczas lądowania, Właśnie się wywrócił. I dopiero teraz, pierwszy raz, od naprawdę już nie pamiętam, no to oczywiście można sprawdzić. Eee, taka się historia dzieje i od razu taka rzecz trafia na naszą tutaj okładkę jako najbardziej dramatyczny moment, eee, a, a nie był tak naprawdę Znilął bardzo dramatyczny. Zginął już piracką śmiercią. Ale on się złamał, tak? Bo to nie jest całe. Jakby on się złamał w miejscu łączenia zbiorników, więc góra tego boostera zatonęła, bo tutaj widzę, Jan Nowak napisał komentarz, że szkoda tych tytanowych tarek Gritfians, bo one przepadły. No bo góra się góra zatonęła, przełamał się ten booster i tylko dolny zbiornik z sekcją napędową i z nogami został na pokładzie, czy tylko czy aż. Nie spodziewałem się, myślałem, że jak będziemy tracić boostery, to podczas nieudanych lądowań tutaj może upo upomniało się o swoje. Tak jest, Poseidon, albo Aquaman, nie wiem. Natomiast, no i teraz w sumie przypomniałeś, że, że mnie sprowadziło do tego kosmosu w takim sensie, że powróciło moje zainteresowanie kosmosem w tym gdzieś tam roku 2015-16, kiedy widziałem te próby lądowań mm -hmm. pierwszych, pierwszych Falconów 9. Myślę, że teraz sporo zyskał SpaceX i, i w ogóle kosmos nowych fanów dzięki Starshipowi i jeszcze będzie zyskiwał, kiedy będą kolejne próby i, i, i testy i też nie wszystko będzie się udawało. No to ja jest jeszcze, jestem jeszcze z tej starszej gwardii, <głos> <głos> która z rozrzewnieniem wspomina lądowania Falcona 9. I ostatnia rzecz związana ze SpaceX, więc o mały włos chyba się SpaceXowi nie uda jednak dojść do 100 startów Falcona 9 i Falcona Heavy w tym roku. Dlatego że najprawdopodobniej, jeśli te plany się powiodą, to dojdą do 93 startów w tym roku. Jeszcze czekają dwa loty ze Starlinkiem i Falcon Heavy, o czym jeszcze powiemy ciut później. Więc, więc niestety nie 100, ale już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko. Może w następnym roku się uda. Mhm. Ale i tak tych startów nabili bardzo, bardzo dużo. Jakby w porównaniu do całego świata. Praktycznie połowa tego, no prawie połowa tego, co startuje, to obsługuje SpaceX. Paweł Cieczko komentuje, że musiała zostać złożona ofiara. Tak jest, Posejdonowi, tak. i wtedy następne będą już lądować bez problemów I, i, i zostać przewożone, tak? Tak. No dobrze. Lecimy dalej. I teraz Space S jak statystyki. Tak jest. Statystyki. Mieliśmy w zeszłym, właściwie w tym miesiącu, który nadal trwa, aż 26 startów, a to jeszcze nie koniec, bo zegar tyka kilku rakietom, które możliwe, że w tym miesiącu jeszcze wystartują. Łącznie, więc na tym etapie mamy 217 startów od początku roku, co jest absolutnym rekordem. Zresztą już w poprzednim miesiącu pobiliśmy rekord roczny bo w zeszłym roku było 180 kilka tak 184 chyba starty więc pierwszy raz w historii przekroczono 200 startów rakiet orbitalnych w roku i było bardzo różnorodnie w tym miesiącu. Zaraz zobaczycie, ile tych rzeczy musimy tutaj zmieścić na wizualizacji. Dla osób, które nas tylko słuchają w podcaście, będziemy oczywiście opowiadać, więc się nie, martw, nie martwcie. Wszystko, wszystko usłyszycie. Więc po kolei e, słuchajcie. Zacznijmy od takiej rakiety, która faktycznie wygląda jak rakieta modelarska. Koreańska rakieta o nazwie tutaj wyświetlam skrót z koreańskiego. GUB, ale tak naprawdę jest to prosta, jakby akronim od bardzo prostej nazwy, że południowo-koreańska rakieta na paliwo stałe tak czule nazwali ten, ten swój system i na orbitę trafił demonstrator satelity do obrazowania SAR, czyli radarowego z syntetyczną aperturą. Startowało to z platformy oceanicznej, tutaj Koreańczycy chyba mają bodajże dwie takie platformy, z których mogą organizować sobie starty orbitalne i ta akurat jest przy wyspie Jeju, dalej... O Jeju, dokładnie, wyspa Jeju, o której istnieniu dowiedziałem się przy okazji startu tej rakiety, a jest to ogromna wyspa koreańska. No ale cóż, yy, ciężko jest znać wszystko na pamięć, yy, na świecie, geograficzne rzeczy. Edukujemy no, ale to się, widzisz, tak? kosmos, kosmos uczy, <laughs> nawet i o Ziemi. Tak, tak dokładnie, nawet o Ziemi, yy, o geografii. Yy, dalej, mieliśmy start yy, chińskiej Hiperboli 1, yy, to też rakieta, która tutaj startuje, znaczy i ta koreańska, i ta, która teraz chińska startowała, Hyperbola 1, to są systemy nadal powiedzmy takie młode, eksperymentalne, bo tutaj Koreańczycy w przypadku tej, tej swojej rakiety to jeszcze ją chcą wyposażać w kolejne stopnie. W tym momencie ma chyba trzy, ale docelowo ma mieć cztery, mniejsza z tym. Hiperbola 1, chińska rakieta startowała z ładunkiem, z eksperymentami, to był taki ładunek satelita z eksperymentami, które mają się w przeciągu roku dziać w mikrograwitacji na orbicie i na pokładzie tego satelity też jest kapsuła powrotna, żeby wyniki tych eksperymentów sprowadzić na Ziemię. Dalej z małych rzeczy startował Długi Marsz 11, mimo że ma oznaczenie 11 to jest to bardzo mała rakieta rodziny Długi Marsz rodziny która nie ma ze sobą żadnych związków bo są to po prostu to tak chińczycy jeżeli to są państwowe rakiety to nazywają je Długi Marsz i dodają im te numery a te rakiety nie mają kompletnie ze sobą związku to są tak kompletnie różne systemy to tak jakbyśmy wzięli wszystkie amerykańskie rakiety i zaczęli je nazywać no nie wiem Freedom 1, taki... Freedom 2 i po prostu to byłby Atlas, to byłby Wulkan, to byłby Falcon, Elektron i tak dalej. A, a jakbyśmy nazywali tak samo niemieckie samochody? Niemiecki samochód, jeden tak, niemiecki tak, samochód, tak. dwa. No to tak jest z tymi rakietami: Długi Marsz, więc je, Długi Marsz 11 wynosił potru, potrójny ładunek. Były to mikrosatelity tajne, demonstratory dla wojska, programu Shian. Na orbitę heliosynchroniczną te trzy satelity małe trafiły. Dalej mieliśmy start Elektrona. Elektron do nas wrócił po przerwie, bo mu się było, dostało usterki kilka miesięcy temu, ale bardzo szybko nam się tutaj Rocket Lab pozbierał po tej usterce. Mówiliśmy, nie wiem, chyba przy okazji poprzedniego live'a, bo opublikowano wyniki tego śledztwa, co tam się dokładnie stało, a była to bardzo dziwna, skomplikowana rzecz, która się wydarzyła w Interstate. Stageu elektrona i przez to zawiódł drugi stopień. Ten, ta misja, która została wykonana teraz, udało się ją przeprowadzić bezbłędnie. Na orbitę trafił satelita też obrazowania SAR, czyli radarowy z syntetyczną aperturą dla, Japo dla japońskiej firmy IQPS. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, ale małe i, i potem dużymi QPS. Tak się nazywała ta firma. Dokładnie. Jedziemy dalej. Dalej, dalej, dalej. Mieliśmy Japoń, nie japońską, wróć chińską. CERES-1 to jest taka rakieta, która może startować z platformy oceanicznej albo z platformy takiej normalnej, lądowej. W tym przypadku CERES-1 startowała z z Ziemi wyniosła na orbitę heliosynchroniczną dwa satelity telekomunikacyjne i obserwacyjne. Takie rozwiązania, demonstra demonstratory technologii znowu naukowe, więc to była misja taka komercyjna dla chińskiego podmiotu. Dalej mieliśmy tę naszą nieszczęsną Alfę, która wynosiła ładunek dla Lockheed Martina. Demonstrator satelity telekomunikacyjnego. Częściowa porażka, bo chociaż udało się wejść na orbitę, tak jak mówiliśmy wcześniej. To jest to taka orbita mało użyteczna i w krótkim czasie ten satelita spadnie sobie z powrotem na Ziemię. Potem bardzo dziwna chińska rakieta, której nazwę j 3 po naszemu zwinny, sprytny Smok-3, rakieta, która ma turbo dziwny kształt ma ogromną owiewkę, pod owiewką ma stopień górny, który jest taki bardzo wąski więc ta owiewka zwęża się w, te, w takie wąskie gardło i potem ta rakieta znowu się rozszerza bo niżej są kolejne dwa stopnie tak, Sławek Ford tutaj nam pisze żeby dawać łapki w górę tak, dajcie nam łapki w górę i polecajcie nasze live'y i podcasty, dziękujemy bardzo i bardzo dobrze, że Sławek, że przypominasz. Dobra, wracając do naszego zwinnego Smoka 3. Okej, okay, istnieją rakiety, które kształtem są dziwne, na przykład Atlas 5, ten amerykański w takiej lekkiej konfiguracji. On jest taki fikuśny, dziwny, ale to, co tutaj Chińczycy w przy okazji tej rakiety, to jest naprawdę turbo dziwne. Taki składek jakiś. Tak, taki składak no ale ma to swój jakiś tam e, urok. Pewnie nazywałoby się to Długi Marsz 12, czy jakoś tam, tylko akurat tak się zdarzyło, że tę rakietę zmontował podmiot prywatny, chiński podmiot prywatny, który jest wspierany przez e, e, agencje takie e, rządowe, no bo chodzi o to, że e, te misje mają być. E, no długofalowo mają być komercyjne, więc chodziło o to, żeby stworzyć prywatną firmę, która potem już sobie będzie szukać klientów. I znowu na orbitę trafił dla Chińskiej Akademii Nauk demonstrator technologiczny, takiego internetu kosmicznego, czyli pewnie jakiś tam jakaś tam wariancja. Starlinka, którego u siebie chcą wdrożyć. Dalej, mieliśmy szkarłatnego ptaka. ZUQ 2, ZQ2, rakieta na metan. To jest fajny system. Pierwszy, drugi stopień to no, taki konkretny hardware, naciekły materiał pędny, metan i ciekły tlen. I ta rakieta. Teraz startowała po raz pierwszy z ładunkiem. Wcześniej wykonała misję taką demonstracyjną bez żadnego ładunku. Teraz wyniosła ładunek. No i ma to miano zaszczytne pierwszej rakiety orbitalnej na Metan, która weszła na orbitę. My się bardzo tutaj cieszymy na SpaceXa, na rakiety Terran od Relativity Space, ale Chińczycy wyprzedzili wszystkich i pierwsi dotarli ze swoją rakietą na orbitę. A jaki to był ładunek? Niech no zerknę. Znowu demonstrator technologiczny na orbitę heliosynchroniczną dla Uniwersytetu Hunan. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy Długi Marsz 3, który wyniósł na średnią orbitę dwa satelity nawigacji satelitarnej Beidu. Baidu. Jak to się czyta? To, co też możemy w naszych telefonach korzystać. Oprócz GPS-a możemy z tej chińskiej nawigacji korzystać. Dalej, mieliśmy Długi Marsz 2F. To jest rakieta, która zwykle wynosi misje Shenzhou, czyli te załogowe do chińskiej stacji kosmicznej, a teraz poleciała bez kapsuły załogowej, bo pod owiewką miała mały robotyczny wahadłowiec dla wojska. To jest taki chiński odpowiednik tego amerykańskiego Boeinga X-37. Amerykańskie wojsko ma chyba dwa egzemplarze, wydaje mi się, takiego małego wahadłowca. Wszystkie misje są bardzo tajne. Te małe wahadłowce dużo potrafią na orbicie. Zmieniają inklinację, zachowują się no tak bardzo sprytnie i Chińczycy też mają taki swój sprzęt. To była chyba która? To była trzecia, prawdopodobnie trzecia misja tego statku. No bo no to nie wiemy, nie wiemy, jak on dokładnie wygląda. Nie, tak, nie, nie tak. opublikowano tych. Nie, nie opublikowano. Zdjęć. Wiadomo tylko do pewnego stopnia, że coś takiego istnieje i że prawdopodobnie to było trzecie trzecie takie wystrzelenie. No bo. Te informacje z Chin wyciekają o wiele trudniej niż ze Stanów. Dalej, mieliśmy ogromnego, długiego Marsza 5, tego, który, znaczy w innej konfiguracji, tego, który wynosił moduły Chińskiej Stacji Kosmicznej, tylko to była już tutaj taka misja typowo towarowa, niezwiązana z ze stacją chińską na orbitę trafił tajny satelita rozpoznawczy programu Yaogan, czyli wojsko sobie tam pod nazwę Yaogan upycha różne swoje satelity szpiegowskie i trafiło to trafi to prawdopodobnie na orbitę geostacjonarną, no bo rakieta startowała po to, że GTO, czyli na orbitę transferową do geostacjonarnej. Dalej I tutaj chyba Chyba była jakaś nowa, duża owiewka, tak? Że ten satelita jakiś taki gigantyczny jest. O, to tego nie, nie wiem. Gdzieś mi to, to mignęło, tak? Że no, większa od tej standardowej, tak? Więc się domyślają, że powiedz, no, po prostu satelita musiał być o wiele większy. Mhm. Mhm. No to ciekawe. Bo też nie wiemy, oczywiście, jak wygląda. tak, 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 bo to no, rządowe, tajne. I tak nieźle, że wiemy, a wiemy dlatego, że ciężko jest ukryć start rakiety orbitalnej. <grymne> <grymne> Dalej. Co mieliśmy? Mieliśmy dwa starty długiego marszu 2. Jedna misja to była z satelitą obserwacyjnym dla Egiptu. Na orbitę heliosynchroniczną i dodatkowo Pekin jeszcze tam sobie pod owiewką umieścił swojego satelitę rządowego telekomunikacyjnego, a druga misja tego długiego marszu 2 to było na niską orbitę okołoziemską i znowu mamy tajny ładunek programu Yaogan, czyli nie wiemy co tam było, no bo wojsko wsadziło tam sobie swój ładunek. Mieliśmy rakietę Quaycio 1, tak? KZ-1, to chyba tak e, taka jest pełna ichniejsza nazwa. Nie pamiętam w tym momencie, na co się to tłumaczy e, na nasz język. E, I to były dwa starty tej małej rakietki. E, I obie misje to były demonstratory technologii e, satelitów meteorologicznych, które trafiły na orbity heliosynchroniczne. Dalej, mieliśmy aż cztery starty Sojuzów, Tutaj Rosjanie docisnęli pod koniec roku. Mieliśmy najpierw start Progresa MS-25, to jest statek towarowy z zaopatrzeniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, potem mieliśmy Arktika M, system meteorologiczny, satelita meteorologiczny, który trafił na taką ekscentryczną orbitę o dużej inklinacji, na tak zwaną Mołnię. To jest taka charakterystyczna orbita, na, na którą Rosjanie często wysyłają satelity takie telekomunikacyjne, obserwacyjne, bo chodzi o to, że Rosja bardzo daleko na północ sięga i oni oprócz tego, że. Tak jak Amerykanie wysyłają sobie satelity telekomunikacyjne na orbity geostacjonarne i oczywiście Rosjanie też, ale oni, żeby sięgać na daleką północ, to opracowali sobie taki substytut powiedzmy tej orbity geostacjonarnej o dużej inklinacji, i to jest Mołnia. Przy czym to nie jest orbita geostacjonarna, tylko tam chodzi o to, żeby nad danym obszarem o wysokich, na wysokich szerokościach geograficznych, żeby ten satelita był na takiej ekscentrycznej orbicie, żeby długo się unosił nad tym obszarem, a potem, kiedy znowu chowa się za Ziemią, to schodzi na bardzo niską wysokość, żeby szybko wokół Ziemi przelecieć, żeby znowu wznieść się wysoko nad te szerokości geograficzne Syberii, czy gdzieś tam i długo pozostawać, jakby mieć zasięg na ten obszar. To tak jest w przypadku tych satelitów telekomunikacyjnych, z których korzysta sobie wojsko rosyjskie, a tutaj mieliśmy satelitę meteorologicznego, który właśnie w podobny sposób ma te wysokie szerokości geograficzne dla Rosji badać. Kolejna misja mieliśmy satelitę pod takim oznaczeniem Kosmos 2573. Jeżeli. Coś w Rosji nazywa się Kosmos i jakiś tam numer, to może być to dosłownie wszystko, bo to jest ich takie ogólne oznaczenie, które publikują, ale tak naprawdę ten ładunek, no, co to dokładnie jest, nie mówi się o tym, bo mieliśmy tutaj. Kosmos, kosmos jest to rzecz, którą wysyłamy w kosmos. Tak, kosmos Więc. wysyłamy w kosmos. Tutaj spekuluje się, że ten start dotyczył satelity takiego typu BARS-M. Czyli jakiegoś szpiegowskiego optoelektronicznego, ale tak naprawdę nie wiemy. I potem kolejne wystrzelenie, ostatnie w tym miesiącu Sojuza, to był Sojuz 2V, czyli ten Sojuz taki ogołocony z tych boosterów bocznych, czyli ten cienki Sojuz, którego niektórzy nazywają nie Sojuzem, i ja jestem tą osobą, bo Sojuz to musi mieć te boostery boczne. Czyli ten dziwny twór, który podaje się za Sojuza, wyniósł kolejnego kosmosa 2574 na orbitę heliosynchroniczną i to już jest totalnie nie wiadomo co. Nawet nie ma spekulacji, co to był za satelita. Na pewno jakiś wojskowy, szpiegowski, kto go tam wie. Dalej mamy Falcona 9, 7 startów, mieliśmy satelitę Korea. 425, czyli satelita rozpoznawczy dla Korei. Dodatkowo pod owiewką znalazło się kilka innych satelitów, które współdzieliły ten start. Potem mieliśmy wystrzelenie z dwoma satelitami polarnymi dla niemieckiego wojska, satelitami z syntetyczną aperturą, czyli do obrazowania radarowego, i pięć Starlinków startowało, łącznie 26 startów. Ale to jeszcze nie jest koniec miesiąca, bo być może do końca tego miesiąca wystartuje Falcon Heavy. Raz, jeszcze dwa wystartują Falcony, i być może jeden długi marsz, dwa wystartuje z niewiadomym ładunkiem. Więc wtedy mielibyśmy 30 startów. Ale tego dowiemy się w sylwestra, jak sobie zobaczymy, czy te rakiety faktycznie wystartowały. A może Chińczycy wystrzelą w międzyczasie jeszcze coś zupełnie innego. Więc na dzień dzisiejszy mamy 26 startów w grudniu, łącznie od początku roku 217. Pierwszy raz w historii przekroczyliśmy ponad 200 startów. Znaczy 200 startów w roku więc z roku na rok jest tego coraz więcej i no przy takim ogromnym udziale SpaceXa, bo oni w tym roku celowali w ile? W 100 startów, zdecydowaną większość z tego zrealizowali, więc sam SpaceX ma na koncie prawie połowę tego, co jest wynoszone na orbitę w roku. Tak, tyle. Grubo. Grubo, tak. No, co to jeszcze Falcona, Falcona Heavy, to zaraz chyba o tym jeszcze powiemy. I teraz przechodzimy do następnego tematu, czyli małe, małe newsy. No, i tutaj ja z mojej strony chciałem się pochwalić tym, że właśnie w, w, w grudniu zakończył się cykl spotkań Bielany na orbicie, spotkań popularno-naukowych o kosmosie, które organizowałem właśnie. Dla Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie było naprawdę bardzo fajnie i ciekawie. No, pewnie następny, następny cykl, być może jesienią następnego roku. I podsumowując, też jeszcze oprócz samego, samych wykładów popularno-naukowych, była też wystawa, wystawa prac inspirowanej właśnie kosmosem i wszechświatem egzoplanety. Tutaj w wykonaniu Ani Nenzusiak, tutaj jest jej Instagram, Anulkart. Możecie, możecie zobaczyć, jak wyglądają takie właśnie planety. I mega ciekawe jest też to, jak się robi takie, takie obrazy, bo wylewa się farbę na płótno, więc to, to wygląda naprawdę spektakularnie. Więc tutaj był taki element nie tylko nauki, ale też. Sztuki. Bardzo polecam. Tutaj pewnie w, w komentarzu po, po tym live'ie dam takiego klikalnego linka, żebyście mogli sobie zobaczyć. I druga rzecz. Czyli w grudniu jeszcze nastąpiły bielane na orbicie, nie bielane na orbicie, tylko Win, Space in gliwice. I mieliśmy też takiego gościa, tutaj widzicie z, z mikrofonem. Na tym zdjęciu, który zadawał trudne Spuścili pytania. Dali jakiegoś typa z ulicy, nie wiadomo kogo. Dali mu mikrofon. No masakra, masakra. I, i zadawał jakieś trudne pytania biednym studentom o jakieś membrany w, w, w silnikach i tak dalej. Ale naprawdę wszystko fajnie się udało. Kolejny to już był trzeci event w Gliwicach, następny najprawdopodobniej w na wiosce. W przyszłym roku. No w przyszłym roku, tak, dokładnie, na wiosnę, więc no, obserwujcie mnie i, i Kubę, te, te nasze tutaj kanały YouTube'owe, ale też, ale też Instagramy albo Twittery, ja jestem wszędzie jako Radek Space, Radek Space, Kuba jest jako Kuba Hajkuś na tych obu platformach i tam będą informacje, jeśli będziemy jeszcze coś organizować, no ja tak... Tajemnicy mogę powiedzieć, że coś tam knuje. Może na, na Jesieni w Warszawie, nie na jesieni, tylko właśnie wiosną, ale jeszcze tutaj nic nie jest ustalone, więc nie będę zapeszać. I to z mojej strony tyle. Czy, czy były nagrania, czy to powiem od razu na te pytania nie. Dlatego że, że po prostu bardzo ciężko jest zrobić imprezę, która będzie jednocześnie super w odbiorze online i offline, a tutaj to były eventy. Offline first. Więc tutaj musieli, no czasami też trzeba się odłączyć od internetu i pobyć yy, 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 i poprzeżywać to na żywo. Trzeba przyjechać, trzeba się zabrać i przyjechać, no bo nie wszystko teraz w internetach. Tak. I Kuba, Kuba który był w Gliwicach i później 4 godziny musiał po, po imprezie wracać samochodem. No daje przy, przy przykład yy, po prostu, z, można czerpać bez od Kuby, że. No, wysiłek trzeba czasami podjąć. Tak. Dobra. Jedziemy dalej z innymi newsami. A tutaj mam taki mały newsik. Mówiłem o tym, że Rosjanie wysłali na początku grudnia Progresa MS-25 z misją zaopatrzeniową do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I teraz mam taką świadomość, że chyba mówię o tym newsie, bo to jest takie już kopanie leżącego. Tyle problemów technicznych Rosjanie mają przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z tymi statkami, modułami. To teraz mieli kolejny, bo tego progresa nie udało się za. za. Dokować w sposób automatyczny, pokładowy, system ten, nawigacyjny, taki dokujący kurs, nie zadziałał i Rosjanie musieli progresa dokować manualnie. Oczywiście tak zdalnie, sterując nim z pokładu radiowo, z pokładu ISS, ale no, jest to kolejny taki, czy kolejna czerwona flaga, że no, dzieją się technicznie rzeczy złe. Takie niepokojące w związku z ISS i tymi komponentami docierającymi z Rosji. Tak. Dalej, kolejna, kolejna rzecz. Lądownik Slim, japoński lądownik księżycowy, dotarł w końcu na orbitę księżyca. 25 grudnia wykonał manewr wejścia na orbitę wokół księżycową. Po lewej stronie wyświetlam Wam trajektorię tego, jak ten Slim podróżował, bo on został wystrzelony we wrześniu. Czekajcie, niech nas spojrzy, że chyba 6 września. Tak, 6 września został wystrzelony z Ziemi na pokładzie rakiety H2 japońskiej, i ten lądownik sobie krążył wokół Ziemi, tak systematycznie podnosząc tę orbitę, aż w końcu udało mu się. Tak jakby powiększyć tę swoją orbitę na tyle, żeby przechwycił go, chociaż nie tak całkiem, księżyc ze swoją grawitacją, i on go wtedy wyrzucił na taką ogromną trajektorię. Tutaj na tym zdjęciu po lewej stronie, na osoby, które słuchają, muszą sobie to wyobrazić, że mamy taki. Okrąg biały, który wyznacza nam orbitę Księżyca wokół Ziemi, czyli tę trajektorię, po której porusza się Księżyc, a zielona linia, która jest taka ogromna, rozciągnięta to jest trajektoria tego, jak ten Slim się poruszał czyli jego kiedy on się zbliżył za pierwszym razem do Księżyca, to go ten Księżyc wyrzucił w taki głębszy kosmos i on wtedy sobie długo, długo tygodniami podróżował, aż w końcu grawitacja Księżyca z powrotem ściągnęła w swoją okolicę i teraz go już tak całkiem przechwyciła i on sobie krąży wokół Księżyca i w najbliższych tygodniach będzie podejmował próbę lądowania. To jest taka bardzo ekonomiczna paliwowo trajektoria, gdzie ten statek kosmiczny, w tym przypadku lądownik księżycowy, wykorzystuje bardzo mało swojego paliwa, on po prostu korzysta z tych grawitacji Ziemi i Księżyca, żeby one go tak manewrowały w kosmosie, i potem, żeby księżyc go przechwycił i utrzymał w swojej grawitacji, żeby on mógł wylądować, to trwa bardzo długo, taka trajektoria, bo widzicie tutaj, że no, leci się w głęboki kosmos, daleko poza orbitę księżyca wokół Ziemi. Ale dla małych statków kosmicznych jest to świetne rozwiązanie, bo można wziąć słabe silniki, mało paliwa, więcej jakiejś aparatury naukowej i po prostu poświęcić te kilka miesięcy dryfowania w kosmosie, żeby z tym wszystkim dostać się na Księżyc. Nie wiem, jaki w tym momencie jest plan, kiedy będą lądować, czy jest to styczeń, luty, a może nawet jeszcze później, ile. Japończycy będą chcieli spędzić tym Slimem czasu krążąc wokół Księżyca, ale oczywiście o wszystkim Wam powiemy, bo lądowanie na Księżycu, nawet robota, to jest wielkie wydarzenie. Pamiętamy, jak się cieszyliśmy w sierpniu, kiedy Chandrayaan 3 indyjski wylądował, i też no, smuciliśmy się, gdy rosyjska Łuna 25 się rozbiła o powierzchnię Księżyca. Miejmy nadzieję, że Slimowi się powiedzie. A zaraz nadchodzą kolejne misje, które też mają dostarczyć lądowniki księżycowe tym razem amerykańskie robotyczne lądowniki no w przyszłym roku zaraz w styczniu będziemy mieli ta komisja ale zaraz o niej powiemy bo jest to w zapowiedziach na kolejny miesiąc tak ale ten slim jest jakby państwowy tak to jest tak, japoński Agencje tak, Kosmiczne. Tak tak tak, tak 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 to jest to jest tak państwowy sprzęt no to jest też taki ciekawy lądownik który ma takiego fikołka zrobić podczas lądowania ale wszystko to omówimy kiedy on faktycznie podejmie te próbę. nawet jakby się rozbił to będziemy o tym szczegółowo opowiadać w kolejnych naszych live'ach i podcastach. Dobra, dalej. Mamy kolejny port kosmiczny europejski, ale taki no, blisko tej naszej Europy, nie chodzi o W Przy poprzednich podcastach, live'ach mówiliśmy o tym, że otworzono w, szwedz... w norweskim Annoja Space, gdzie mają lekkie rakiety startować to teraz dołączają do nas brytyjskie szetlandy, szkockie szetlandy i tutaj otworzono port kosmiczny. No to są proste konstrukcje, bo to jest dla, dla małych rakiet, ale jest już zielone światło, tutaj rząd brytyjski wydał niezbędne pozwolenia i pierwsza rakieta ma startować niemiecka, Rocket Factory Augsburg chce stąd wystrzelić swoją rakietę RFA1. Plan jest taki, żeby zrobić to w okolicach czerwca przyszłego roku. Bardzo taki śmiały plan, szybki, i z tego, co czytam w sieci, to Niemcy są zdeterminowani, żeby tutaj ten plan zrealizować. I w tym momencie trwają takie konkretne przygotowania, żeby za pół roku tę rakietę wystrzelić. No, różnie to jest z tym, tymi wystrzeleniami lekkich rakiet. One potrafią i rok, dwa, jakby po terminie tej gotowości, jeszcze kolejne długie miesiące, właśnie tak jak mówię, rok, dwa, czekać na faktyczne wystrzelenia, bo dużo tych rzeczy po drodze może się wydarzyć, ale sygnał jest bardzo pozytywny. Mamy już e, zgodę tutaj brytyjskiego rządu, e, i Rocket Factory Augsburg jest na ostatniej prostej, żeby tę swoją rakietę przygotować, zintegrować i faktycznie starać się ją wystrzelić. I wtedy mielibyśmy. Ale to mówisz, że to hmm. na kiedy? Na czerwiec, tak? Tak, czerwiec 2024, chociaż no, ja się spodziewam najwcześniej 2025, tudzież 2026, bo tak rakietowy obyczaj każe jeszcze się wyczekać, ale oni w tym momencie przygotowują się, działają, żeby za pół roku wystrzelić. To może wiesz, Q4. Q4 dwa, No 2024. właśnie, nie, nie, bo to jest czerwiec, więc to nie jest ta klątwa Q4, że jak coś jest na Q4, to tak naprawdę to jest jeszcze kolejny rok. rok. Zobaczymy. Okay. Dobra, co? Z... Lecimy, lecimy dalej. To jest, to jest news, na którego na który ja zwróciłem uwagę, mianowicie Kamala Harris, to jest ta pani wiceprezydent, powiedziała w tym miesiącu, że czy jakby ogłosiła, że no, USA, NASA zobowiązało się. Że wyśle zagranicznego, sojuszniczego astronautę na powierzchnię Księżyca. Nie powiedziano, jakiej narodowości będzie, nie powiedziano z jakiej agencji kosmicznej. No tutaj oczywiście są tylko dwie opcje: albo Japończyk z JAXA, -y, albo jakiś Europejczyk z Europejskiej Agencji Kosmicznej. A kanadyjczyk? Tu raczej nie, dlatego że Kanadyjczyk leci w Artemis 2, tak? więc, więc prawdopodobnie on. Znaczy, no, nie wiemy, nie ogłoszono okay. dokładnie. Natomiast no, tutaj jakby patrząc na te wszystkie pionki na tej, na tej układancej szachownicy, no to najprawdopodobniej będzie to jednak Europejczyk, tutaj też amerykańskie media tak o tym mówiły, no dlatego, że na przykład Europejska Agencja Kosmiczna, no, po prostu najwięcej się dokłada do programu Artemis robi ten europejski moduł serwisowy, który jest częścią Oriona, i no, bez tego modułu Orion nie mógłby latać. A Orionem polecą na orbitę Księżyca astronauci NASA, więc najprawdopodobniej właśnie Europejczyk albo Europejka będą tymi szczęściarzami, którzy jako pierwsi, nie Amerykanie, postawią stopę na Księżycu. Może to też być oczywiście Japończyk. Tam jeszcze w grę oczywiście wchodzą jeszcze loty na stację kosmiczną Gateway, tą, która jest budowana na orbicie Księżyca. No, ale oczywiście. Lot na orbitę księżyca nie jest tak prestiżowy jak lot na powierzchnię. No ale myślę, że tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to właśnie ktoś z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście ktoś pewnie z tych astronautów, którzy troszeczkę bardziej zasłużonych. Ja bym tutaj typował Samantę z z Włoch albo Gersta z Niemca, który był też kiedyś. Dowódcą, dowódcą stacji kosmicznej i jest geologiem z wykształcenia, więc tutaj też by bardzo pasował do misji na, na księżyc, no ale to już będzie na pewno jakaś polityczna układanka, kto i jak, ale najpierw trzeba zabezpieczyć tego Europejczyka lub Europejkę. I, i myślę, że to jest w grze. No i, i pani wiceprezydent powiedziała jakby tak, otwarcie, tak, że tutaj jak tu chodzi o oczywiście w taką no, rolę. No, właśnie, żeby tutaj sojuszników zaprosić, um, użyto tego słowa, właśnie allies I no, tutaj to taki jest element soft power tak, takiego, że po prostu, tak jak no Związek Radziecki w ten sposób wysłał Hermaszewskiego kiedyś, tutaj z bratniego narodu polskiego, tak samo teraz po prostu um, będzie podobna, podobna historia. Dokładacie się to, macie swojego astronautę na pokładzie i teraz też na księżycu. Bratność przelicza się na walutę. No taka jest y realistyczna. Nie, to waluta przelicza tak. się na bra bratność, braterstwo. Tak, tak. Tak? Dokładnie tak. I co, lecimy dalej? Tak. No i tutaj nie lecimy jeszcze do, do stycznia tego roku, chociaż może. Ale w to... zapowiedzi grudnia robimy jeszcze. Tak, no, to taka nasza kreatywna księgowość. Ze względu na to, że dzisiaj nagrywamy właśnie 28 8. grudnia i na dzisiaj, to znaczy na drugą chyba 04, z właśnie czwartku na piątek, jest zapowiedziany start Falcona Heavy z tym właśnie wahadłowcem X37B. No i. Czy poleci, nie wiemy tego. Może to się jeszcze przesunąć na styczeń, ale już było tyle razy przesuwane. On miał już polecić jakoś na początku. Na początku grudnia, więc myślę, że teraz chyba jednak poleci. No niestety tutaj no, pora raczej niekorzystna. Chociaż nie wiem, może Kuba, nie, nie masz ochoty dzisiaj dzisiaj postreamować. <grymety> Jeszcze dwa lata temu strasznie y, lubiłem robić nocne live'y, to miało taką swoją aurę, ale już nie, da, nie daję rady, żeby jakby wszystko połączyć, y, życie prywatne, zawodowe i jeszcze nocne live'y, to ciężko. Y, tak, a, ta, a, o, a ta misja przez to, okumulacji... że będzie tajna, to nie pokażą dalszych etapów y, Chociaż nie, no kurczę, lądowanie dwóch boosterów, powrót dwóch boosterów, no to jest zawsze fajne wydarzenie, ale no nie, nie będę robił, nie będę robił tego live'a u siebie. Tutaj zwracacie nam uwagę, że tak, to jest mój błąd. Ja tutaj pisałem tą. Pisałem ten, ten tytuł, jest grudzień 2024, powinno być <laughs> faktycznie, 23. Faktycznie, faktycznie. Słuchajcie, my po prostu tak z wyprzedzeniem jesteśmy w stanie różne rzeczy przewidzieć. Będzie kolejny lot tego wahadłowca w grudniu 2024. No i po prostu no, przychodzicie do profesjonalnego programu, to my dostarczamy profesjonalną, sprawdzoną wiedzę. No, 2024, grudzień leci wahadłowiec. Dobrze, to zobaczymy. Może będzie to grudzień tego roku, a może to będzie styczeń następnego. Dobrze, to cofnijmy to... się w czasie teraz do stycznia 2024 właśnie, tak. bo będzie... Mamy taką nadzieję, wystartuje nowa rakieta Vulcan od United Launch Alliance, od razu z fajną misją, bo wyniesie lądownik księżycowy Peregrine od prywatnej amerykańskiej firmy Astrobotic, a to dla NASA będzie realizowane przedsięwzięcie w ramach takiego programu Commercial Lunar Payload Services. Gdzie prywatne firmy mają zbudować lądownik księżycowy, robotyczny i dostarczać eksperymenty NASA, ale też takich prywatnych różnych firm, instytucji z całego świata. No i tutaj ma się właśnie taka pierwsza misja wydarzyć w styczniu. Ona była przełożona z grudnia, bo coś poszło nie tak z infrastrukturą naziemną tego wulkana, i tutaj ULA nie chce. Jakby takiego niepotrzebnego ryzyka ponosić, przesunęli ten start. Bo z misjami księżycowymi jest tak, że okno startowe jest co 28 dni, bo chodzi po prostu o ten dzień księżycowy. Jakby doba księżycowa to jest około 28 naszych dni, bo chodzi o to, że lądownik musi wylądować. Jeżeli gdzieś ląduje, to tam na Księżycu, to tam musi w tym momencie nastawać jakby świt żeby potem miał 14 naszych dni tego jednego księżycowego dnia światła, energii słonecznej, no bo kiedy ten dzień księżycowy minie i tam w danym miejscu zrobi się ciemno, to lądownik zamarza, no chyba że jest do tego przystosowany, tak jak te niektóre chińskie łaziki. Ale te misje takie nie są. To są takie bazowe, bardzo podstawowe, znaczy bardzo, jak na księżycowe misje, bardzo podstawowe misje, żeby skorzystać z tych 14 dni światła. Dlatego okno startowe jest co 28 dni. Więc jeżeli 8 stycznia, bo chyba w tym momencie taka jest data, się nie uda, to dopiero na początku lutego jest kolejne podejście. Ale na pewno się uda i zobaczymy ten start. Ale i tak fajnie, że przełożyli, bo chyba to okienko startowe wcześniej. Było planowane na 24 grudnia, więc jakiś też takie bardzo słaby termin do, do oglądania i do śledzenia, a jednak start, pierwszy start nowej zupełnie nowej amerykańskiej rakiety. To i to, to jeszcze dodatkowo nie z jakimś symulatorem masy, czy z jakimś, nie wiem, Belon Sera czy czegoś takiego, tylko z lądownikiem księżycowym pr prywatnym, który może być pierwszym prywatnym lądownikiem w historii, to myślę, że to jest mega rzecz ciekawa do oglądania, więc ja chciałbym, żeby to było przełożone na taki, taką datę i taki dzień i godzinę, żeby można to było w miarę jakoś um, o ludzkiej porze obejrzeć. A czekaj, web jak startował dwa lata temu, to on był tak z dnia na dzień przesuwany i on w końcu wystartował w Wigilię chyba, 24.2021. 2021. Tak. Mhm. Nie ja mam kalendarz? Nie mam nigdzie tak, kalendarza. Na pewno to pod... był 21, tak. tak. Ostatnio mi się wydawało, że to było rok temu, ale nie, nie, to już było dwa lata temu. To już minęło, dużo czasu. No i podsumowanie: 2023, zapowiedź 24, czyli nasze, cała seria naszych live'ów. Pamiętajcie, że zapiszcie sobie te daty w kalendarzu. Wtorek, 2 stycznia. Po tym, jak odchorujemy szaleństwa Sylwestra, to o 19 spotykamy się tutaj na kanale Winnie World Space, a w piątek, 5 stycznia, na to, jakiś kosmos, tradycyjna zapowiedź następnego roku. I tutaj w opisie tego wideo, które właśnie teraz oglądacie, i pewnie jeszcze w komentarzu zaraz się pojawi, pojawią się linki do tych właśnie dwóch liveów. Możecie je kliknąć i kliknąć też sobie później to powiadom w lewym dolnym rogu każdego z tych filmików. Dzięki czemu automatycznie automatycznie YouTube powiadomi was o tym, kiedy będzie ta godzina się zbliżać. I co warte podkreślenia, bardzo mocno zachęcamy szczególnie do bycia na żywo 2 stycznia, kiedy to My, oczywiście z Kubą przygotujemy listę top wydarzeń kosmicznych 2023. Będziemy się zaskakiwać, co jest na którym miejscu u nas. Tak jak robiliśmy to rok temu, chyba dwa lata temu też tak było. Mhm. Rok temu zrobiliśmy też taką na żywo ankietę dla was, żebyście wy też mogli się wypowiedzieć. Więc jeśli będziecie na żywo, będziecie mogli zagłosować i na koniec też zobaczymy, jak Wasze głosy się rozkładały. Właśnie w tym podsumowaniu kosmicznych wydarzeń 2023 roku. Zapraszamy. Tak jest. I przypominam też, że tym osobom, którym jeszcze jest za mało kosmosu, potrzebują go więcej, to poprzedni filmik na kanale Universe Space to było jeszcze podsumowanie takich bardziej astronomicznych wydarzeń 2023. Z zupełnie nową ekipą poznańskich pasjonatów kosmosu, astronomów młodych z tak zwanego kolektywu Night. Rozmawialiśmy sobie właśnie o astronomii bardziej. To jest ich konik, obserwacja nocnego nieba za zaćmień, turystyka astronomiczna, więc tutaj mieliśmy. My tutaj z Kubą zwykle się skupiamy na rakietach i na tym takim bliższym kosmosie, a podczas tego live było bardziej o tym, Dalszym kosmosie. Więc jeśli wam jeszcze mało po świętach się nudzicie, zapraszam do zobaczenia tego, tego filmiku także. Bardzo też polecam, bo uratka, te rozmowy, wydarzenia na kanale Mega są merytoryczne. Także zawsze warto. I ostatnie ogłoszenie ode mnie na stronie pl z kodem rabatowym XYZ. Tak jak nasz live podcast, macie 10% zniżki na wszystko, co tam jest, gadżety. I są jeszcze ostatnie kalendarze na 2024. Strasznie jestem dumny z tych kalendarzy. Chwalę się, ale cóż, no jestem z nich zadowolony, bo y, na każdym miesiącu jest jakiś motyw przewodni, jakaś grafika albo faktycznie jakaś historyczna, albo wizualizacja jakiegoś kosmicznego hardware'u. Znalazły się i polskie misje, y, takie kosmiczne satelity, no i na datowniku macie dużo kosmicznych naszych świąt, czyli wydarzeń kosmicznych, a to wystrzelenie Mira, a to deorbitację Mira, a to wystrzelenie takiego satelity, a to ten Apollo, tamten Apollo. Ponad 200 dat jest tam zaznaczonych. Ja co roku je ja uzupełniam o to, co się w danym roku wydarzyło, więc będziecie mogli, nie wiem, praktycznie co drugi dzień albo częściej świętować to, co się dzieje, działo, jakby w historii. Ja też polecam bardzo serdecznie. Bardzo fajny kalendarz. Właśnie też jest miejsce, że tam jeszcze może coś sobie zaznaczyć. Jest to kalendarium starych wydarzeń i mega grafiki, albo zdjęcia, grafiki autorstwa Kuby, albo zdjęcia autorstwa NASA, czy, czy też Esa. Więc tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy. I co? To by było, to by było na tyle. Jeśli chodzi o nasz dzisiejszy live, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że z nami jesteście. Jeśli Wam się podobało, to właśnie prosimy o subskrypcję naszych kanałów, lajka like albo po prostu o wysłanie tego, tego live'a komuś, kto interesuje się kosmosem albo będzie się interesował kosmosem, abyśmy mogli trafiać z tą pasją do kosmosu do coraz większej ilości osób. To by było na tyle dzisiaj, i my widzimy się we wtorek po Nowym Roku, a później w piątek. Tak, szczęśliwego Nowego Roku Kosmicznego. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.